Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, mogąc Państwa powitać na pierwszym panelu w ramach pierwszego Forum Geopolitycznego w Łodzi. Aby dobrze rozpocząć, zajmiemy się od razu tematem, który na pewno nas jako Polaków będzie zajmował najbardziej, czyli będziemy zajmować się naszymi własnymi wyzwaniami natury geopolitycznej, geostrategicznej, a naszym wyzwaniom na imię nie od dziś Niemcy i Rosja. Dyskutować będziemy w gronie cenionych ekspertów, których jak sądzę tylko przez uszanowanie dla tradycji muszę przedstawić, bo zapewne są Państwu doskonale znani, ale niemniej jednak, aby nie było wątpliwości, po mojej prawej ręce znajduje się pan dr Bartłomiej Radziejewski, politolog zaangażowany wedle własnej definicji, publicysta, eseista, komentator, założyciel i dyrektor Nowej Konfederacji, także redaktor naczelny jej miesięcznika internetowego w latach 15-17, współtwórca i szef think tanku Centrum Analiz Strategicznych Klubu Jagiellońskiego, współpracował i publikował m.in. w i z Rzeczpospolitą, Frondom czy Rzeczami Wspólnymi. Dalej pan dr Leszek Sykulski, historyk, geopolityk, ale również vloger i popularyzator zagadnień geopolitycznych, założyciel Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i w latach 2009-2016 redaktor naczelny kwartalnika Przegląd Geopolityczny, zawodowo związany z Zakładem Nauk o Obronności na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Pracował również jako analityk do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego w Kancelarii Prezydenta RP. I wreszcie pan dr Michał Lubina, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych, współpracownik Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor 5 książek, w tym m.in. pracy Niedźwiedź w cieniu smoka, Chiny, Rosja 91-2014, pierwszej polskiej monografii poświęconej temu zagadnieniu. Witam panowie, prosiłbym o zajęcie miejsc, prosiłbym o klaski dla naszych prelegentów. Wiem, że to może być jak Nagroda Nobla dla Baracka Obamy, ale myślę, że nie mamy wątpliwości, że to będzie udany panel. Ja natomiast nazywam się Marcin Giełzak, czwarty publicysta do kolekcji. Reprezentuję tutaj Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Fundację Ambitna Polska. To już było zupełnie niezasłużone. Panowie, żeby rozpocząć. Myślę, że jest dobrą zasadą wśród polityków, publicystów, generalnie osób publicznych, żeby sposób, w jaki sformułowane jest pytanie, nie narzucał im sposobu, w jaki ma wyglądać odpowiedź. Dlatego chciałbym stworzyć panom możliwość odniesienia się do tytułu tego panelu, bo mówimy tutaj, jak nie dać się zgnieść, będąc między Rosją a Niemcami. I zastanawiam się, czy w panów oczach dzisiaj, w 2019 roku, nadal możemy mówić o tym obszarze, który Fernand Braudel nazywa przesmykiem polskim jako o strefie zgniotu i czy nadal naszą zasadniczą troską jest to, czy nie zostaniemy zgnieceni. Może od pana doktora Lubiny byśmy zaczęli. Wcisnąć i przytrzymać. Zdałem test na inteligencję, dziękuję. Z lekką pomocą, ale ten dzień dobry państwu. Mam jakoś takie szczęście, że na każdych debatach zaczynam ostatnimi czasy, więc widać, tak już musi być. Ja jednocześnie zacznę też od dobrej komunistycznej tradycji samokrytyki na początek, dlatego że jestem trochę chory, bo przyleciałem z Birmy i Tajlandii przez Niemcy. Zaziębiłem, także moralną odpowiedzialność za moją niedyspozycję ewentualnie dzisiejszą ponoszą Niemcy. Także to, albo geografia. Geografia i transport, bo tutaj loty, nie, to bakterie w tych samolotach. W każdym razie ja bym od razu chciał zaznaczyć, że nie jestem specjalistą od Niemiec, bywam tam czasami na konferencjach. Natomiast jeżeli chodzi o Rosję, to patrzę na nią z perspektywy azjatyckiej. Myślę, że to jest ciekawe spojrzenie. Zanim może odpowiem na to pytanie, to chciałem zacząć od takiej refleksji osobistej. 16 lat temu szedłem na studia rosjoznawcze i mieliśmy tam takie zajęcia z kultury prawosławnej z panią profesor Kowalską-Stus.
Były znakomite zajęcie. Siedziałem gdzieś tak w środku sali z kolegą, który był zasadniczo bardziej zainteresowany hip-hopem, piłką nożną. Ja też grałem z nim w drużynie, nie? Natomiast na zajęciach on tak raczej przysypiał. I na jednych z tych zajęć pani profesor Kowalska opowiadała o kulcie maryjnym. Opowiadała o kulcie maryjnym i mówiła mniej więcej tak. Kult maryjny jest w Rosji znacznie silniejszy niż w Polsce. Takich matek boskich, jak częstochowskich, jak w Polsce, to w Rosji jest kilka, kilkanaście nawet. A w ogóle to Rosjanie uważają, że Matka Boska najbardziej kocha Rosję i uratowała Rosję przed Polską w 1612 roku. I ten mój kolega, który był taki wczorajszy, on tak słuchał, tak się budził i nagle, jak tego słyszał, się odwrócił do mnie i powiedział tak. I tutaj niestety pada słowo, którego nie mogę użyć. Powiedzmy bydlaki, tak, niech będzie w ten sposób, ona jest nasza. Tak, i to moim zdaniem jest podstawowy problem Polski wobec Rosji, tak, ten bardzo emocjonalny stosunek do tego kraju, stosunek, który przysłania nam rzeczywistość i to jest pierwsza rzecz. W przypadku Rosji odpowiedź na pytanie, czy dalej jesteśmy w strefie zgniotu, oczywiście że tak. Czy możemy to zmienić? Oczywiście, że możemy to zmienić, możemy próbować to zmienić. W przypadku Niemiec, no mam wrażenie, że odwiecznie miłujący pokój naród niemiecki został po II wojnie światowej lekko tutaj przez Amerykanów spacyfikowany w tym swoim tradycyjnym militaryzmie. No i jeszcze mamy ten etap, w którym Niemcy nam bezpośrednio nie zagrażają, natomiast budzi się ta tradycja ponownie pruskiego militaryzmu, co widać chociażby w wynikach wyborów we wschodnich landach. Natomiast bezpośredniego zagrożenia obecnie ze strony Niemiec nie ma, co nie znaczy, że nie pojawi się w przyszłości. No i co różni obecną sytuację od tego wyjściowego założenia, to, że jednak mamy dużą możliwość jakiegoś współkształtowania tej sytuacji. To nie jest zdeterminowane, że nas zgniotą, i możemy tutaj tak prowadzić nasze relacje zarówno w Unii Europejskiej, jak i z Rosją. Te będą kluczowe, żeby do tego nie dopuścić. Także tytułem wstępu, żeby nie za długo. Zgadzam się, że nasze położenie geograficzne jest wyzwaniem, natomiast nie uważam, że determinuje nas to do upadku i nie uważam też, że determinuje nas to do wielkości. Uważam, że jest to wyzwanie, wobec którego któremu można zaradzić poprzez skuteczną naprawę państwa, odpowiednią prowadzoną politykę zagraniczną, poprzez tworzenie odpowiednich instytucji, dbałość o instytucje, poprzez bardzo dużo działań, które zależą w dużej mierze od nas, a nie od innych. I tyle na początek, bo rozumiem, że się rozwinie, więc będziemy mogli tutaj dalej podyskutować. Ma pan słowo? Bo to nie jest moje. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Na wstępie dziękuję serdecznie organizatorom za zaproszenie. Gratuluję tak wspaniałej inicjatywy i życzę jak najbardziej rozwoju tej cennej inicjatywy, jaką jest Forum Geopolityczne. Szanowni Państwo, w pytaniu, które szanowny pan moderator zadał, jak nie dać się zgnieść, jest już postawiona teza, wbrew, rozumiem, intencji. I to myślę, że jest pewien filar myślenia w ogóle o stosunkach międzynarodowych w Polsce, pewien element percepcji bezpieczeństwa naszych elit decyzyjnych, czyli żyjemy w oblężonej twierdzy, w sensie mentalnym oczywiście, w oblężonej twierdzy, w poczuciu nieustającego zagrożenia. Ja mam wrażenie, słuchając naszych decydentów, że od 1937 roku, czyli od ukazania się wybitnej skądinąd pracy Adolfa Boheńskiego między Niemcami a Rosją, tak naprawdę w głowach polskich decydentów nic się kompletnie nie zmieniło. Niemniej jednak, jeśli spojrzymy na realizm, jeśli spojrzymy na twardą rzeczywistość, to zobaczymy, że w ubiegłym roku, jeśli chodzi o obroty handlowe, polski eksport do Niemiec to jest ponad 212 miliardów złotych. Przepraszam, jeśli chodzi o import, to jest 212 miliardów złotych. Jeśli chodzi o import z Rosji, Rosja jest na trzecim miejscu i to jest 70 miliardów złotych. Obroty handlowe, jeśli chodzi o sam import z Rosji, szanowni państwo, to jest 26,5% w skali roku. Wzrosły obroty z Rosją. W zeszłym roku Polska importowała blisko 19 milionów ton węgla, z czego 70% z Rosji.
Zatem wbrew temu, co mówią nasi decydenci o tym nieustającym zagrożeniu ze strony Niemiec i Rosji, zarówno jedno, jak i drugie państwo jest, można powiedzieć, na pudle, mówiąc takim językiem kolokwialnym, jeśli chodzi o import. Prawda? Niemcy na pierwszym miejscu, Rosja na miejscu trzecim. I proszę Państwa, i te obroty gospodarcze z tymi państwami rosną. Ja nie uważam, że Polska jest w strefie ścisku, że Polska jest w permanentnym zagrożeniu, bo i można usłyszeć takie rzeczy, że Polska jest zdeterminowana geograficznie. Ja jestem, Szanowni Państwo, mam przyjemność i zaszczyt zajmować się geopolityką naukowo od 2007 roku i nigdy w życiu nie prezentowałem żadnego determinizmu geograficznego i pierwsze słyszę, żeby ktokolwiek takie w poważnym środowisku naukowym zajmującym się geopolityką takie stanowisko prezentował. Pamiętajmy, że Polska jednocześnie z dwóch kierunków geograficznych w swojej ponad tysiącletniej historii była zagrożona jednocześnie tylko przez 4 razy, a z kierunku wschód-zachód tylko 2 razy. A położenie geograficzne Polski jest dla nas szansą, jest dla nas ogromną szansą. Położenie na jednym z głównych szlaków handlowych na osi wschód-zachód, ale także północ-południe, bo to nie tylko oczywiście propozycja chińska jednego pasa, jednej drogi, ale także bursztynowego jedwabnego szlaku, czy też bursztynowego szlaku, jest dla nas ogromną szansą. Pytanie, czy z tej szansy potrafimy i będziemy w stanie skorzystać. Wiele wskazuje na to, że odpuszczamy. Na wielu kierunkach odpuszczamy, czego przykładem jest tak zwany kolejowy Nord Stream. Pamiętamy w zeszłym roku umowa między RZD, rosyjskimi kolejami państwowymi, a Deutsche Bahn, niemieckimi kolejami państwowymi, która mówi o tym, że z Ustługi, portu leżącego, nowo wybudowanego portu przeładunkowego leżącego na zachód od Sankt Petersburga do niemieckiego Sassnitz, barkami po Morzu Bałtyckim będą transportowane towary idące z Chin do Europy Zachodniej i z Europy Zachodniej do Chin. W tym roku pierwszy taki ładunek został przetransportowany właśnie tą drogą, omijając Polskę. Po oddaniu do użytku gazociągu Nord Stream i Nord Stream 2, no to można powiedzieć, w dającej się przewidzieć perspektywie czasu również, będziemy eliminowani z kolejnych szans, jakie daje nam nasze położenie geopolityczne, moim zdaniem na własne życzenie, ale to pozwolę sobie jeszcze rozwinąć. Dziękuję. Dzień dobry, czy mnie słychać? Słychać mnie. Ciao, wyjaśniło się. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pytanie zawarte w tytule naszego panelu jest doskonałe i fundamentalne. Pochodzi oczywiście z klasyki geopolityki. Pojęcie strefy zgniotu oznacza, że znajdujemy się na przecięciu wielkich sił uruchamianych nieustannie w historii przez geografię euroazjatycką, które oczywiście czasami są silniejsze, czasami są słabsze. Kilka razy doświadczyliśmy bardzo druzgocąco, jak potrafią działać. Nie dalej jak kilka dni temu miałem okazję na zaproszenie i prośbę pewnego państwowego ośrodka analitycznego zaprezentować czarny scenariusz dla Polski w najbliższej przyszłości. Taki był zamysł analityczny tego zgromadzenia. Wymyślić i omówić czarne scenariusze. Uważam, podobnie jak pan doktor Sykulski, że nie ma czegoś takiego jak determinizm geograficzny tutaj, ale jest pewna dynamika, którą nam geografia narzuca, czy którą wspiera, tak? I ona obejmuje coś, co najlepiej oddał chyba Piłsudski, mówiąc o tym, że Polska będzie wielka, albo nie będzie jej wcale. Tak? To nie należy tego traktować dziś dosłownie, to była diagnoza na tamte czasy. Ale to stwierdzenie świetnie oddaje to napięcie, w jakim my jesteśmy. Tak? Czyli jeżeli my nie zdobędziemy się na siłę, żeby gospodarować tą przestrzenią, nie tylko tą, którą mamy teraz, ale szerszą, no to ktoś inny to zrobi. Tak? A jeśli będziemy próbować niemrawo, to ten ktoś nam przetrąci łapy. I na tym polega to rozpięcie między wielkością a niebytem, czy między byciem znaczącym, a byciem miernym. Ono jest wbudowane w polskie położenie geopolityczne. Wracam do kwestii czarnego scenariusza. No właśnie, więc z tym się wiąże to, że mamy przed sobą jasne scenariusze i mamy przed sobą czarne scenariusze. Zróżnicowanie tych opcji jest duże. No i w ramach tej wspomnianej konferencji ja wymyśliłem scenariusz, który zakłada
atomową zagładę trzech największych polskich miast w 2027 roku. Zamysł był taki, że te scenariusze mają być możliwie najczarniejsze i możliwie jednocześnie prawdopodobne, tak? Czyli dające się skalkulować analitycznie. Splot różnych czynników, destabilizacji systemu światowego, rozpadu NATO, de facto z nieistnienia już Unii Europejskiej, która staje się wydmuszką. Generalnie rozwój tych tendencji najważniejszych, które dziś obserwujemy, w założeniu, że ważne trendy poniekąd trwają, aż w pewnym momencie znajdują swoje przesilenie. Tak? No i to przesilenie natrafiamy na nie w momencie, gdy dochodzi do niezbrojnej, ale gospodarczo-politycznej eskalacji konfliktu amerykańsko-chińskiego. No i wtedy Polska zostaje na niepodmiotowych warunkach uwikłana w konflikt na wschodzie, a w zasadzie na coraz bardziej podmiotowych warunkach, ale zmienne wyjściowe są niepodmiotowe. Tak? Znaczy wojska są rozmieszczone nie tak jak trzeba, nasze ustawienie jest nie takie jak trzeba, w efekcie czego nasze ustawienie mentalne jest również nie takie jak trzeba, w sensie schematów myślowych, które powtarzamy od wielu lat. Pan doktor wspominał o tym, jak niewiele się zmienia w polskim myśleniu. To jest wątek być może wart rozwinięcia w dalszych częściach. A więc Polska ma generalnie, no i dochodzi do bardzo dużej destabilizacji, do destabilizacji również samej Rosji, która w desperacji związanej z tym, że może się rozpaść, a elity na Kremlu mogą nie tylko stracić władzę, ale być może nawet życie, decyduje się na ruch radykalny, przegrywając wojnę konwencjonalną, atakuje atomową. Nie chcę straszyć, tak, ale w takim uśpieniu, jak się słyszy często, że polskie wojsko generalnie zakłada, że wojny nie będzie, że polscy politycy zakładają, że generalnie będzie dobrze, tak jak do tej pory, że to jakieś czarnowidztwo, mówienie o takich różnych rzeczach typu rozpad NATO czy Unii Europejskiej i inne tego typu rzeczy. No to warto pamiętać, że ten czas spokoju ostatnich 30 lat rzeczywiście coraz wyraźniej się kończy i że całe to przekleństwo połączone z błogosławieństwem, tak? To rozpięcie między wielkością a niebytem znowu staje się coraz bardziej aktualne. A więc czarne scenariusze są scenariuszami, które należy kalkulować, jednocześnie biorąc pod uwagę, że mamy przed sobą jak najbardziej jasne scenariusze. Tak? Polska ma generalnie ogromny potencjał i całkiem potencjalnie dobre perspektywy. No i właśnie doskonałe pytanie panelu zmierza do tego, jak uchronić się przed tymi czarnymi, a wykorzystać te jasne. No i tutaj odpowiedź ja bym dał w sumie prostą. Tak? To są dwie podstawowe rzeczy. Jedna rzecz to jest wykorzystanie ogromnego, niewykorzystanego potencjału wewnętrznego, jaki my mamy. A druga rzecz no to jest prowadzenie rozważnej, elastycznej, wielowektorowej polityki zagranicznej. Jeśli chodzi o pierwszą rzecz, czy to już karcące spojrzenie prowadzącego? Czy jeszcze nie? Uprzedza pan moje następne pytanie, więc zastanawiam się, czy do tego nie przejdziemy w sposób naturalny, a nawet myślałem, żeby zacząć w odwrotnej kolejności, więc idealnie by nam się złożyło. Na razie powiedzmy tak, metodą delficką doszliśmy do zarysowania stanowisk, czyli mamy dwa głosy za tym, że cały czas znajdujemy się w strefie zgniotu, jeden, że niekoniecznie. Wśród tych głosów, które mówią, że w strefie zgniotu się znajdujemy, zagrożenie upatrywane jest raczej na wschodzie. Miejmy nadzieję, bo w końcu Niemcy to nasz traktatowy sojusznik. Więc przejdźmy do wschodu i do Rosji, do tego, jak sobie w takim razie z tym zagrożeniem i z tą możliwością bycia zgnieconym radzić. Rozumiem, że stanowiska tak w sferze publicznej są fundamentalnie trzy. Są, nazwijmy ich, atlantyści, którzy mówią, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jako ta siła odstraszająca, czy w ramach NATO, czy porozumienia lokalnego mniej istotne. Są europeiści, którzy mówią, sojusz z Niemcami i Francją, przyjmijmy euro, wejdźmy do twardego rdzenia Europy, bądźmy dla niej tak ważni, żeby nie mogła nas poświęcić. No i są wreszcie ci, którzy mówią, może się powinniśmy z Rosją na tych bądź innych warunkach dogadać, bo na sojuszników zachodnich, czy europejskich, czy amerykańskich nie możemy liczyć. Pytanie, które z tych trzech stanowisk byłoby panom najbliższe i zgodnie z obietnicą w odwrotnej kolejności, czyli od pana redaktora Radziejewskiego?
Stanowisko prorosyjskie nie jest jakoś silnie obecne dzisiaj w polskiej debacie, w związku też z ostatnimi wydarzeniami trudno się temu dziwić. Stanowisko proatlantyckie no, jest pewną koniecznością, tak, to co do tego wśród ludzi zajmujących się bezpieczeństwem, tak, nie ma w zasadzie sporu, że my musimy mieć gwarancję bezpieczeństwa ze strony NATO czy ze strony Stanów Zjednoczonych, no bo to wynika z bardzo prostej rzeczy. No, my jesteśmy strategicznie niesamodzielni. My jesteśmy dzisiaj de facto amerykańskim protektoratem wojskowym. No i to jest w tej sytuacji konieczne. No, wyobraźmy sobie, że nie ma tych gwarancji bezpieczeństwa. W ostatnich dniach ma miejsce taka, można powiedzieć, czarna seria podważania realności artykułu 5, czyli tego artykułu mówiącego o wzajemnej pomocy sojuszniczej w razie agresji zewnętrznej NATO i samego NATO, co za tym idzie, na różne sposoby. Część to pewnie kontrolowane przecieki przed szczytem NATO najbliższym, ale proces jest znaczący moim zdaniem. No i można zaobserwować takie dość zdumiewające milczenie polskich elit w tej sprawie. Tak? Znaczy ten temat wzbudza bardzo małe zainteresowanie. No a przecież jeśli nie ma NATO, no to nie ma gwarancji bezpieczeństwa Polski. To znaczy, że możemy liczyć na siebie. To znaczy, że wtedy być może tak, może tak, może nie, no ale takie ryzyko istnieje. Trzeba je kalkulować. Przychodzą Rosjanie i mówią, że chcemy taką, a taką umowę gospodarczą, gazową, jakąkolwiek inną. I pamiętajcie, że my mamy broń atomową, a wy nie macie, tak? A nawet jeśli pomijając to, no to my mamy milionową armię, modernizowaną intensywnie w ostatnich latach, a wy macie to, co macie, tak? No więc temat jest egzystencjalny. I ten egzystencjalny temat wzbudza dość ograniczone zainteresowanie polskich elit, co jest dość zdumiewające. Więc no, opcja atlantycka w tej czy innej formie, wyobrażam sobie jak najbardziej, że NATO może przestać w jakimś horyzoncie istnieć lub stać się czymś w rodzaju Ligi Narodów. No, a jednocześnie interesy amerykańskie, które sprawiają, że NATO powstało i objęło swoim parasolem tę część Europy, tak prosto nie znikną. Tak? Więc one mogą też ulec redukcji w przypadku kolejnych faz nadmiernego rozciągnięcia imperialnego, kiedy konflikt na Pacyfiku okaże się tak absorbujący, że już nie będą w stanie utrzymać tu obecności. No ale póki co jest ewidentne, że Ameryka chce utrzymać obecność tam, gdzie się da, przynajmniej na tych trzech głównych teatrach strategicznych, czyli Zachodni Pacyfik, Europa i Zatoka Perska. No i Europa, w tym Polska, jest tutaj bardzo, bardzo ważna. To nie będzie miejsce, które będzie łatwo opuszczone i myślę, że to ma szansę przetrwać nawet NATO. Więc w tym sensie opcja atlantycka jest oczywistością. Opcja europejska no, często jest przedstawiana z taką sporą dozą naiwności jako alternatywa. No i raczej spoza kręgów studiów strategicznych i bezpieczeństwa pochodzą te głosy. Tak? No, ta naiwność wiąże się z tym, że jak kiedyś wspominali o tym też eksperci brytyjscy, wielu innych, że no jeżeli mielibyśmy poważnie rozmawiać o tak zwanej armii europejskiej jako alternatywie dla NATO, no to jest horyzont jakichś 15-20 lat przy bardzo optymistycznym założeniu, że to rzeczywiście ten proces zostanie za chwilę uruchomiony. To założenie jest bardzo optymistyczne, podkreślmy. A przez 15-20 lat bardzo wiele może się wydarzyć, więc to w ogóle nie jest alternatywa na teraz, to jest alternatywa czysto hipotetyczna. To nie znaczy, że nie warto pracować nad tym, no ale to nie jest na tu i teraz. Jeśli w ogóle armia europejska byłaby czymś innym niż poszerzoną legią cudzoziemską, bo jak się słucha prezydenta Macrona o tym, że ona byłaby po to, żeby walczyć z terroryzmem, no to znaczy, że polscy żołnierze mieliby w Mali albo w regionie Sahelu dbać o bezpieczeństwo frankofonii raczej niż o bezpieczeństwo Polski dbaliby, nie wiem, portugalscy komandosi, ale to glosa na... No, to jeszcze jedno zdanie, tak, to jest bardzo słuszna uwaga, bo pokazuje, jakie ogromne tu są rozbieżności interesów, jak wątpliwe, co za tym idzie, jest wygenerowanie jakiejś jasnej definicji europejskiego interesu geopolitycznego i w dziedzinie bezpieczeństwa, spójnego z interesem Polski, tak.
Jeszcze może wspomnę, że był na naszych łamach ukazał się raport o właśnie Europejskiej Inicjatywie Obronnej autorstwa profesora Grosse. No i bardzo szczegółowy. Wchodząc w te detale, no, obraz rysował się z tego dosyć przykry, tak? To znaczy pod hasłami Solidarności Europejskiej i budowy mocarstwowego, czy wręcz supermocarstwowego potencjału Europy poprzez właśnie inicjatywę obronną, no pod tym płaszczem są forsowane bardzo silnie narodowe interesy, tak, w dziedzinie przemysłów zbrojeniowych, zwłaszcza niemiecko-francuskie. No i to jest coś, co bardzo często widzimy w Unii Europejskiej i tutaj niestety też. To samo pytanie, pan doktor Sykulski. Myślę, że podstawowym dylematem, szanowni państwo, który jawi się, mówiąc o polskiej polityce zagranicznej, czy też o miejscu geopolitycznym Polski w Europie, jest to, czego my tak naprawdę chcemy. To znaczy, jak rozumiemy nasze miejsce i rolę w tej części Europy, czy w tej części Eurazji. Inna odpowiedź będzie, jeżeli sobie spróbujemy postawić taką tezę, że naszym celem jest dobrosąsiedzki rozwój interesów gospodarczych, czyli na pierwszym miejscu wysuniemy geoekonomię. Chcemy wykorzystać nasze położenie na styku niziny środkowo- i wschodnioeuropejskiej na jednym z najważniejszych szlaków handlowych i po prostu dajemy hasło bogaćmy się. I to jest najważniejsza polska racja stanu. I wtedy odpowiemy sobie zupełnie inaczej na kwestie orientacji geopolitycznych. Natomiast jeżeli jako pierwszy, nadrzędny cel postawimy sobie zostanie mocarstwem regionalnym, czy też zaczniemy się odwoływać do imperialnych sentymentów dawnej Rzeczpospolitej i będziemy podbudzać w społeczeństwie czy w części jego elit właśnie takie sentymenty imperialne, mówiące o tym, że przede wszystkim powinniśmy budować blok polityczno-militarny zwrócony przeciwko, no przede wszystkim Rosji, tak, mówmy sobie wprost, no to odpowiedź na to jest zupełnie inna. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o opcję prorosyjską, to tak naprawdę ona w Polsce, można powiedzieć, nie istnieje. Nie ma żadnych liczących się środowisk, które opowiadałyby się za tym, aby robić co? Strategiczny sojusz z Federacją Rosyjską? No proszę Państwa, no bądźmy poważni. Ja rozmawiam od wielu, wielu lat z analitykami rosyjskimi, przedstawicielami bardzo różnych środowisk, od dziennikarzy przez akademików na dyplomatach skończywszy. Nikt nie traktuje tam Polski jako partnera. To proszę, jeżeli ktoś z Państwa w ogóle jest nastawiony na jakiś strategiczny sojusz z Rosją, czy gdzieś mu się jawi w wyobraźni, no to niech zostanie w tej wyobraźni. Szanowni Państwo, rosyjskie elity po grudniu 1999 roku nie traktują Polski jako partnera. To w ogóle nie ma o czym mówić. Jeśli chodzi o dwie pozostałe opcje, czyli opcję w cudzysłowie europejską, to należy sobie odpowiedzieć wprost na pytanie, czy jako Polacy chcemy się zrzec swojej suwerenności i budować twór ponadnarodowy, państwo europejskie, czy też nie. Jeśli chodzi o opcję tak zwaną atlantycką, czyli po prostu amerykańską, proamerykańską, tutaj zgodzę się z redaktorem Radziejewskim, że Polska jest protektoratem, czy też Polska jest, jak to ładnie się teraz mówi eufemistycznie, junior partnerem Stanów Zjednoczonych i nie tylko militarnym, ale także politycznym, gospodarczym w mniejszej mierze, choć jeśli zobaczymy na mieszanie się ambasadora czy ambasadorów Stanów Zjednoczonych w Polsce w pewne kwestie gospodarcze, to zobaczymy, że również można by się było pokusić o taką tezę. To musimy sobie odpowiedzieć na pytanie o konsekwencje takiej polityki. Jeżeli geostrategzy amerykańscy, tacy jak dr George Friedman, przedstawiają nam takie no, miłe dla polskiego ucha, tego zwłaszcza bardzo emocjonalnego, miraże mocarstwa nad Wisłą, no to od razu nasuwa się cytat Józefa Piłsudskiego. Sztuką rządzenia Polakami jest wzniecanie odpowiednich nastrojów. Proszę Państwa, ja w lutym tego roku przeprowadziłem wywiad z takim ideologiem rosyjskim, nazywanym doradcą Putina, zupełnie niesłusznie, bo żadnym doradcą on nie jest. No niewątpliwie osobą wpływową w kręgach konserwatywnych rosyjskich. Byłem profesorem Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego Aleksandrem Duginem. I zadałem mu takie pytanie, odwołując się do wywiadu, którego udzielił w końcu lat 90. dla czasopisma Fronda, dla redaktora Grzegorza Górnego, czy nadal uważa, że Polska nie powinna być na mapie Europy.
taka mała dygresja, wywiad się ukaże, transkrypcja wywiadu ukaże się w przyszłym roku w jednym z czasopism naukowych w Polsce. Dugin oczywiście zaprzeczył, powiedział, że bardzo kocha Polskę, a kocha tym bardziej Polskę, im Polska jest dalej od Unii Europejskiej. I życzyłby, żeby Polska była tutaj mocarstwem i w ogóle to popiera inicjatywę Trójmorza. Więc w tym momencie sobie warto zadać pytanie, czy tego typu inicjatywy, jak inicjatywa Trójmorza, nie służą tak naprawdę rozbijaniu jedności Unii Europejskiej? Czy Polska nie wchodzi tak naprawdę w buty rosyjskich strategów w tym momencie? Zupełnie nieświadomie, być może nieintencjonalnie, ale tak naprawdę, jeżeli takie głosy z kręgów rosyjskich siłowików, z kręgów rosyjskich konserwatystów padają, że inicjatywa Trójmorza, która nie jest przesadnie w rosyjskich kręgach analitycznych atakowana, na pewno nie w mass mediach rosyjskich. Zresztą Polska stanowi margines tak naprawdę, jeśli chodzi o przekazy medialne w Rosji. To jest pytanie o naszą rolę i o rolę Trójmorza. I pytanie wreszcie ostatnie. Co my jesteśmy w stanie, szanowni państwo, zaoferować obszarowi ABC, obszarów zamykającego się pomostem bałtycko-adriatyckim i bałtycko-czarnomorskim? Pomijam dane Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2018, że mamy ponad 32-miliardowy w złotówkach liczony deficyt obrotów handlowych z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Ale realnie, co jesteśmy państwom dziewiątki bukaresztańskiej, takiego nowego tworu dyplomatycznego, w stanie zaoferować? Czym jest tak naprawdę Grupa Wyszehradzka po roku 2015, po utworzeniu Trójkąta Sławkowskiego, tak? Czyli po pokazaniu tak naprawdę votum separatum wobec polityki rosyjskiej przez państwa takie jak Austria czy Czechy, które tak naprawdę faktycznie poparły politykę Władimira Putina. Co jesteśmy w stanie tym państwom zaoferować? Jaką nową jakość, jaką kategorię i jaką siłę my wreszcie reprezentujemy? Może pozwolę sobie o tym powiedzieć jakby osobno, natomiast my bardzo często mówimy o sile militarnej, mówimy o zagrożeniu rosyjskim, zaczynamy wyliczać, ile to Rosja ma czołgów, ile Polska ma czołgów, czy kupimy F-35, czy nie kupimy F-35, Proszę państwa, wojna nowej generacji polega na tym, że to każdy z państwa jest żołnierzem w tej wojnie nowej generacji, a konkretnie każdy z państwa, kto posiada telefon z dostępem do internetu, czy w ogóle dostęp do internetu. I warto sobie zadać pytanie, jak Polska jest przygotowana pod względem obrony cywilnej do jakiegokolwiek konfliktu. Bo proszę mi wierzyć, że w przypadku takiej hekatomby, jaka była w roku 1944, to spora część ludności państwa polskiego zwróci się przeciwko władzom tego państwa i nie będzie to potrzeba obcych wojsk. Dziękuję. A to pozwoli pan, że tylko lekko dopytam w jednej kwestii. Czy dobrze rozumiem istotę pana wypowiedzi, że gdybyśmy przyjęli taktykę umownie nazwaną bogaćcie się, to spory polsko-rosyjskie by wygasły? Konflikty w relacjach międzynarodowych nigdy nie wygasają. One są permanentną częścią rzeczywistości politycznej. Nigdy nie wygasną żadne spory między narodami, między jednostkami politycznymi. Niewątpliwie przyjęcie przez Polskę tej drogi geopolitycznej, którą ja określam mianem wakaryzmu, czyli wysunięcia geoekonomii przed geopolitykę, pozwoliłoby na prowadzenie polityki wielowektorowej, czyli na dywersyfikację bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Proszę państwa, ja jestem realistą. Ja wiem, że sojusz polsko-amerykański jest dzisiaj nie do podważenia, że nikt przy zdrowych zmysłach nie kwestionuje członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. Natomiast powstaje pytanie, czy w dobie tych mechanizmów, które jako geopolitycy nazywamy pułapką Tukidydesa i pułapką Kindelbergera, czyli w dużym uproszczeniu mechanizmu rywalizacyjnego między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową, zwrotu ku Azji ogłoszonego przez Stany Zjednoczone w 2011 roku, wycofywaniu się, zwijaniu się tego amerykańskiego parasola, wycofywaniu się z roli żandarma globalnego, mówiąc takim potocznym językiem, czy możemy liczyć na realne gwarancje w oparciu o artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego? Czy możemy liczyć dzisiaj na wsparcie takich państw jak Francja, Niemcy czy Turcja, na realne wsparcie, nie na rozrzucenie ulotek, czy nie na słowa otuchy, które mogą nam być dane w razie jakiegoś zagrożenia, tylko na realne dostarczenie w ciągu kilkunastu czy kilkudziesięciu dni realnej pomocy wojskowej. No moim zdaniem po wypowiedziach takich polityków jak prezydent Emmanuel Macron można stawiać duże znaki zapytania. Ja tu pokasuję, to nie dlatego, że się jakoś nie zgadzam, tylko jestem chory, także.
bardzo dobre pytanie, ponieważ dla samego treningu intelektualnego można by odpowiedzieć, że z każdej z tych perspektyw opłaca się nam jak w jakimś stopniu porozumieć z Rosją. W opcji prorosyjskiej opłaca się porozumieć z Rosją, jest oczywiste, tak? To nie ma co tutaj, żeby nie zabierać czasu, sobie pozwolę to opuścić. W opcji proeuropejskiej, tudzież proniemieckiej, może żeby być ściślejszym, opłaca się to, dlatego że wtedy mamy silniejszą pozycję w Unii i dlatego, że schodzimy z pozycji głównego rusofoba, która to pozycja głównego rusofoba w Unii nam bardzo przeszkadza, ponieważ skutecznie nas odsuwa od wielu interesów. A wreszcie w opcji proamerykańskiej silniejsza pozycja, czy mniej konfliktów z Rosją, powoduje silniejszą pozycję wobec towarzyszy amerykańskich. Możemy w ten sposób więcej od nich uzyskać. A skoro Amerykanie wiedzą, że i tak musimy wszystko zaakceptować, ponieważ mamy beznadziejne relacje z Rosją, no to w tym momencie nam mogą wszystko narzucać. Tak? Więc z każdej z tej opcji opłaca się nam w jakim stopniu porozumieć z Rosją. Ale teraz co znaczy porozumieć z Rosją? Otóż to nie oznacza, że mamy zrobić zwrot o 180 stopni. Bo oczywiście, że nie. Tak? Tutaj jest pełna zgoda między nami. Tak? Tutaj nikt nie będzie tutaj niczego podważał. A żadnych fundamentów również nie należy tutaj podważać. Natomiast można sobie zadać pytanie, czy naprawdę opłaca się nam tak drażnić Rosję? Czy naprawdę opłaca się nam przede wszystkim prowadzić politykę na tym poziomie emocjonalnym, na tym poziomie mojego kolegi ze studiów, na poziomie Matka Boska jest nasza, tak? Bo to jest poziom emocjonalny, który przysłania nam podstawowe rzeczy, a mianowicie to, że Rosja jest od nas silniejsza, to, że Rosja jest od nas ważniejsza światowo, to, że głos Rosji jest brany pod uwagę na świecie, a nie Polski. I jak będziemy mieli tego świadomość, to trochę więcej realizmu potrzeba w relacjach z Rosją. To nie znaczy, że należy leżeć plackiem, dlatego że akurat czego jak czego, ale Rosjanie wyjątkowo nie cenią słabości. Tak? To jest akurat, to jest kraj, w którym siła jest zawsze wartością. Natomiast pytanie, czy takie prowokowanie w elementach emocjonalnych, pomniki, tak? Na przykład, czy to ma sens? Poprzednia moja tutaj głośna debata dotyczyła kwestii prawdy i polityki. No, przypomnę, że prawda jest podstawową wartością w akademii. I jak jest dyskusja akademicka, to dążymy do prawdy. Natomiast jak jest dyskusja polityczna, to dążymy do dóbr, do dobra, w teorii, a tak naprawdę do dóbr. Tych dwóch porządków nie należy mieszać. Odnoszę wrażenie, że bardzo wielu polskich polityków w polityce wobec Rosji daje świadectwo prawdzie. I to jest rzecz, która jest po prostu błędem, tak? Błędem, który nie możemy sobie za bardzo pozwalać, bo uważam, że to jest po prostu, to nam szkodzi przede wszystkim. W emocjonalne rzeczy nie są istotą sprawy, a jak już mamy jakieś praktyczne rzeczy, które pomagają, tak jak na przykład mały ruch graniczny, to je usuwamy. Więc uważam, że z każdego punktu widzenia, czy prorosyjskiego, czy proeuropejskiego, czy proatlantyckiego, opłaca się nam nie tworzyć nowych konfliktów. Jak są konflikty, to schodzić z linii frontu i pozostawać w cieniu. Azjaci mają taką tendencję do tego, żeby raczej pozostać w cieniu, przynajmniej wschodni Azjaci. Chińskie powiedzenie Tao Guanyin Hui, pozostawaj w cieniu, czekaj na stosowną chwilę. Jest myślę, że bardzo mądre i przydałoby się trochę tego myślenia również u nas. I tu nie chodzi o to, czy ktoś jest prorosyjski, antyrosyjski. Nawet jak jest ktoś antyrosyjski, to powinien znać anglosaskie powiedzenie, jeżeli blisko z przyjaciółmi, jeszcze bliżej z wrogami. Także uważam, że z każdej perspektywy opłaca się nam przynajmniej łagodzić konflikty z Rosją, a nie tworzyć nowych i nie wysuwać się na pierwszą linię frontu. Ktoś powiedział, że jesteśmy już państwem na tyle poważnym, że powinniśmy się zacząć uczyć sztuki hipokryzji. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, trochę jak wciągnąć innych w naszą strefę zgniotu i co sprawić, żeby Amerykanie czy zachodni Europejczycy się zechcieli tym obszarem zainteresować, ale przecież mamy też sąsiadów w strefie zgniotu. Próbują się tutaj urządzać od jakiegoś czasu Rumunii, Ukraińcy, Bałtowie. Pytanie, czy jakiegoś rodzaju regionalne porozumienia, takie inicjatywy już się pojawiają, nie mogą być alternatywą w stosunku do sojuszy zachodnich, albo w jaki sposób mogą je rozumnie
uzupełnić, prosiłbym może w takiej kolejności jak poprzednim razem, czyli redaktora Dziejewskiego. Czy regionalne alternatywy istnieją, tak? I tak, i nie. Problem regionu polega na tym, że on jest niesamodzielny, niepodmiotowy. Doktor Sykulski zadał pytanie fundamentalne w tym kontekście. Co my możemy dać Europie Środkowej, tak? Dlaczego polskie ambicje, przecież to nie jest od 4 lat mowa o tym, że Polska ma być liderem Europy Środkowo-Wschodniej. O tym jest mowa od 30 lat, a jeszcze w PRL-u była o tym mowa, że jak odzyskamy niepodległość, to mamy być liderem. No a w dłuższej perspektywie, no to już nawet nie mówię. No i to się ciągle rozbija o zupełną niechęć, tak, tych krajów. Nikt inny w Europie Środkowo-Wschodniej tak nie uważa. No dlatego, no dlaczego? No z prostego powodu. To nie my jesteśmy dostawcą bezpieczeństwa i dobrobytu dla tych krajów, tak? Pełnimy tu rolę co najwyżej pomocniczą i modyfikującą. To, że importujemy sporo z tych krajów, no to jest akurat dla nich niewątpliwie pewna wartość. No ale umówmy się, że na tle kapitału, technologii, łańcuchów produkcji, które daje Berlin, Bruksela, Waszyngton, cały ład międzynarodowy, bynajmniej nie konstruowany w Warszawie, tylko w innych stolicach, no to to jest wartość dość umiarkowana, tak? Tak samo z bezpieczeństwem. Czy w sytuacji destabilizacji porządku międzynarodowego, jakiegoś fatalnego rozwoju sytuacji, jeżeli chodzi o NATO, czy my jesteśmy w stanie podjąć się na przykład zadania zagwarantowania bezpieczeństwa państwom bałtyckim? Albo chociażby Słowacji, Czechom? Moglibyśmy ogłosić polską, przecież... polską doktrynę Monroe'a. Tak, tylko czym? Czym byśmy ją poparli, tak? Nie, no więc na tym polega problem. No to jest region bardzo peryferyjny, tak? Znaczy, okej, teraz jest półperyferyjny, można powiedzieć, dzięki obecności właśnie w NATO i Unii Europejskiej, aby to trwało jak najdłużej. Ale te kraje nie mają potencjału samodzielnego organizowania większej przestrzeni. No i oczywiście w sytuacji, w której te parasole, nie tylko militarny, ale też gospodarczy, szerzej polityczno-instytucjonalny, tak, przestałyby istnieć lub podziurawiłyby się pod naporem wichrów historii, no to pojawi się pytanie, czy te kraje są w stanie zadbać o siebie same, czy ktoś inny tu wkroczy, tak? I tutaj oczywiście wyjściowe pytanie nasuwa dwóch podstawowych kandydatów, Niemcy i Rosję, i w tym sensie to jest odwieczny problem polskiego i nie tylko polskiego położenia. No ale też zauważmy, że żebyśmy nie byli anachroniczni, tak? Zauważmy, że geopolityka również naszego regionu ewoluuje. Niemcy i Rosja nie są już jedynymi istotnymi ościennymi graczami czy zewnętrznymi graczami wobec naszego regionu. Bardzo ważnymi nowo-starymi graczami, bo to już trochę trwa, no są Stany Zjednoczone, jest NATO, jest Unia Europejska, no i są coraz bardziej także Chiny, tak. To jest osobny wątek, być może na osobną debatę doktor Sykulski trochę sygnalizował, ale wejście gospodarcze i infrastrukturalne Chin do Europy Środkowej, również w pewnym sensie coraz bardziej polityczne. No widzimy na przykład po ostatniej inicjatywie Macrona, na jaką skalę już Chiny są politycznie w Europie, tak. To znaczy inicjatywa Macrona podpisania osobnego układu gospodarczego z Chinami zupełnie rozbiła cały trud budowania solidarności europejskiej, unijnej wobec Chin. Tak? Założenie po wielu latach doświadczeń, patrzenia na to, jak Chińczycy rosną, jak już Niemcy, Francja stały się o wiele za małe, żeby podmiotowo negocjować z Chinami, pojawił się konsensus co do tego, że trzeba jak najbardziej łączyć siły i występować wspólnie, jako Unia wobec nich. No i wyszedł teraz Macron, podpisał separatystyczny, można powiedzieć, układ i pokazał, że to jest całkowicie iluzoryczne, można powiedzieć, jednym ruchem obrócił to w niwecz. Ale więc widzimy, jak już w Europie Zachodniej te Chiny mieszają, oddziałują, jak silnie tam są obecne i w Europie Środkowo-Wschodniej coraz bardziej także, no ale ze względów właśnie geograficznych ona pełni tu rolę ważną, rolę pośrednią, rolę pomostu i bramy. To nie zmienia faktu, że potencjał tego regionu, no i tak samo jak nasz własny potencjał, no bo jak pytamy o i niepokoimy się, tak, tym naszym brakiem własnego potencjału, no to zadajmy sobie proste pytanie, no co my zrobiliśmy przez ostatnie 30 lat, żeby ten potencjał stworzyć? 30 lat to jest mało, ktoś powie. Ja odpowiem, że to jest przeciwnie, to jest bardzo dużo.
pewien ekspert do spraw wojskowości tłumaczył mi swojego czasu, że 30 lat temu Polska i Turcja były mniej więcej na zbliżonym poziomie samodzielności strategicznej. Gdzie dziś jest Turcja, gdzie dziś jest Polska? Tak? Turcja bardzo niepokojącą, dla niektórych oburzająco, tak? Ale bardzo ambitnie walczy dzisiaj o status jeszcze większego regionalnego mocarstwa. Tak? To jest poza sferą naszych możliwości w najbliższych latach. W dziedzinie bezpieczeństwa jesteśmy daleko za Turkami w tej chwili. No i widzimy po kolejnych zakupach obronnych, po całokształcie oglądu sytuacji, jak bardzo niesamodzielnym krajem jesteśmy. A bardzo niesamodzielnym krajem jesteśmy nie dlatego, że to jest jakieś przekleństwo, jakiś determinizm, tylko dlatego, że zmarnowaliśmy w dużej mierze ostatnie 30 lat pod tym względem i prawdopodobnie następne lata też w dużej mierze zmarnujemy, bo inicjatywy na rzecz zmiany tego stanu rzeczy są rachityczne, niemrawe, nieliczne i długo by o tym mówić, ale to jest coś, co absolutnie można zmienić, tak jak Polska cała, nie tylko w dziedzinie obronności, ale w dziedzinie gospodarki, w dziedzinie organizacji wewnętrznej ma ogromny niewykorzystany potencjał, tak? No tylko trzeba zrobić listę zadań i po prostu je punkt po punkcie wykonywać i my możemy naprawdę grać w zupełnie innej lidze, no tylko żeby do tego doprowadzić, no to jednak sprawy typu wątpliwości wobec realności artykułu 5 muszą wzbudzać nieco większe zainteresowanie polskich elit i poprzez nie polskiej opinii publicznej niż sprawy, co tam kto o kim powiedział w przepychankach międzypartyjnych. No i trochę może przedłużam, ale żeby jeszcze odpowiedzieć na to pytanie tak bardziej dosłownie. Jak najbardziej istnieje też przestrzeń do tego, żeby budować w regionie. Tak? No był na przykład ciekawy raport Ośrodka Studiów Wschodnich parę lat temu o regionie Morza Bałtyckiego jako czymś, co ma duży potencjał już na dziś zsumowany, połączony organizacyjnie, spory potencjał obronny. Tak? Szwecja, Finlandia to są kraje z niewielkimi, ale nowoczesnymi siłami zbrojnymi, które jak najbardziej zwłaszcza w synergii z Polską, z jeszcze paroma innymi krajami, takimi jak kraje bałtyckie, mogą odgrywać znaczącą rolę w tym, pełnić rolę odstraszającą. To jest coś, co absolutnie należy rozwijać. Potencjał skromny Grupy Wyszehradzkiej w tym względzie też należy rozwijać. No a przede wszystkim budować potencjał własny Polski, który jest naprawdę duży. My mamy budżet obronny porównywalny z wieloma mocarstwami, który jest gdzieś nam przecieka przez palce. Tak? Więc to należy rozwijać, tym bardziej im bardziej wątpliwa jest przyszłość NATO i przyszłość tego tak świetnego dla nas porządku międzynarodowego, który widzieliśmy i z którego czerpaliśmy garściami przez ostatnie 30 lat. Szanowni Państwo, ja myślę, że nie można mówić o tym, że na Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim istnieją jakieś równorzędne w stosunku na przykład do Sojuszu Północnoatlantyckiego twory polityczno-militarne, które mogłyby zastąpić. Pamiętamy rok 1992, kiedy Lech Wałęsa mówił o NATO bis, o powstaniu NATO bis. Wówczas, w tamtym czasie, na początku lat 90., no były różne koncepcje, między innymi koncepcja pana profesora Longina Pastusiaka Trójkąta Warszawskiego jako odpowiedź na Trójkąt Petersburski, rozwijana dosyć niemrawo przez ministra Radosława Sikorskiego w postaci Trójkąta Królewieckiego. Proszę Państwa, to są oczywiście mrzonki. Grupa Wyszehradzka w żaden sposób nie zapewni żadnej alternatywy w stosunku ani do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ani wobec Unii Europejskiej. Tak jak wspomniałem, rok 2015 pokazał stworzenie Trójkąta Sławkowskiego, który tak naprawdę rozbijał jedność Grupy Wyszehradzkiej w stosunku do tego, co się wydarzyło w lutym 2014 roku na Krymie i w kolejnych miesiącach na wschodzie Ukrainy. Pokazało, jaką rachityczną jest jedność państw Europy Środkowo-Wschodniej. Proszę Państwa, gdybym tak zadał pytanie dzisiaj każdemu z Państwa z osobna, czy słyszeliście Państwo, czy potraficie wymienić jakiegoś pisarza bułgarskiego, jakiegoś pisarza rumuńskiego, wybitnego wokalistę słoweńskiego, co się dzisiaj czyta w Czechach, jakie filmy są wyświetlane na Węgrzech obecnie, czy ta kultura jest Państwu bliska? I na odwrót, czy w Słowenii, w Chorwacji, w Bułgarii, w Rumunii ludzie bardzo chętnie, masowo uczą się języka polskiego, czy zachwycają się polską literaturą, czy polskie kino jest obecne na obszarze Międzymorza. Proszę Państwa, Międzymorze jako
pewien konstrukt geopolityczny, jako pewien konstrukt percepcji geopolitycznej, jako pewna mapa mentalna, jak sama nazwa wskazuje, istnieje w głowach części polskich elit intelektualnych, realnie, namacalnie nie istnieje. Spójrzmy na twarde dane. Spójrzmy na polski eksport, gdzie Polacy tak naprawdę zyskują na handlu, gdzie są w stanie eksportować swoje towary i porównajmy Stany Zjednoczone i Federację Rosyjską. No gdybyśmy tak naprawdę z Rosją byli w takim permanentnym konflikcie i byli cały czas narażeni na ten atak ze strony Rosji i tak się strasznie od Rosji izolowali, no to rozumiem, że powinniśmy mieć wielokrotnie mniejszy ten eksport do Rosji niż do Stanów Zjednoczonych. Podczas gdy dane statystyczne, no danych Głównego Urzędu Statystycznego nikt nie podważa. Są jasne, szanowni państwo, za rok 2018 do Stanów Zjednoczonych eksportowaliśmy towary o wartości 26,2 miliardów złotych, do Rosji 28,8 miliardów złotych. Przy czym, jak już wspomniałem, jeśli chodzi o bilans handlowy, jeśli chodzi o sam import z Rosji, 26,5% w skali roku on rośnie, ta dynamika rośnie. Pytanie, co jesteśmy w stanie zaoferować państwom regionu? No dlaczego porozumienia rozejmowe w trakcie wojny na wschodzie Ukrainy były robione w Mińsku białoruskim, Mińsk 1, Mińsk 2, a dlaczego gospodarzem nie była Warszawa? Dlaczego to grupa normandzka? Dlaczego format normandzki jest dzisiaj rozgrywającym układem dyplomatycznym w naszej części Europy, a my nie jesteśmy w stanie tego konstruktu w żaden sposób zastąpić? Szanowni państwo, 10 grudnia, za 10 dni, będziemy obchodzić 12. rocznicę powstania telewizji Bielsat, która jest taką, można powiedzieć, ikoną, a dla mnie memem osobiście, polskiej polityki wschodniej, pokazująca substytut polskiej polityki wschodniej. Możemy sobie zadać pytanie, na co idzie te kilkadziesiąt milionów złotych rocznie przez ostatnie 12 lat? To, że odbiorcami jest 13% społeczeństwa białoruskiego, tak naprawdę nic nie mówi. Ta telewizja, na którą idzie kilkadziesiąt milionów złotych, na 8 kanałów na YouTubie, w tym kanał anglojęzyczny, czy nie warto, czy nie lepiej byłoby przeznaczyć na budowę polskiego CNN, polskiej BBC, która walczyłaby z takimi zagrożeniami, infozagrożeniami, jak oskarżanie Polaków o współudział w Holokauście, mówienie o polskich obozach śmierci. Podczas gdy my walczymy z wiatrakami od 12 lat, polscy decydenci starają się obalić, w cudzysłowie, reżim Aleksandra Łukaszenki. A tak naprawdę ta kosztowna impreza pod tytułem Telewizja Bielsat służy przekonywaniu przekonanych. Takich ludzi jak Zenon Paźniak, wybitny białoruski opozycjonista, lider Frontu Narodowego, który kiedyś powiedział, że będzie rozmawiał z Polakami, jak granica polsko-białoruska będzie na Łomży, a ostatnio w rocznicę 17 września coś wspominał o wyzwoleniu Białorusinów przez Armię Czerwoną. Zatem no, pytanie jest, w co inwestujemy nasze środki? Ja bym krótko mógł odpowiedzieć, że nie ma rzeczywiście tutaj w tym momencie płaszczyzny do jakiejś polityki regionalnej, ale żeby tylko nie powtarzać i zamykać, to można za długo gadać i za krótko, tak? No to żeby cokolwiek jeszcze tutaj wnieść, to bym tylko dodał, że Chiny jeszcze nie są opcją, dlatego że to, jak Chiny postrzegają region błędnie, to lepiej świadczy inicjatywa 1 plus 16, 1 plus 17 obecnie, kiedy te Chiny tam wrzuciły do jednego wora i państwa Unii, i państwa poza Unią, i Europę Środkowo-Wschodnią, i Bałkany. No i sam fakt, że to nie wyszło, bardzo dobrze pokazuje niezrozumienie chińskie dla regionu. I teraz to oczywiście jest ukrywane, bo nie można stracić twarzy. Natomiast inną rzeczą było to, że w początkowych przemówieniach Xi Jinpinga to Polska czy Europa Środkowo-Wschodnia, właściwie to Europa Środkowo-Wschodnia, bo tam Polski było mało, no to była wymieniana wśród krajów globalnego południa, tak, trzeciego świata. Tak. Dopiero później mu trochę doradcy powiedzieli, że no, towarzyszu, no, nie przystoi. No i się to zmieniło. Natomiast to pokazuje zupełne nieświadomość, niezrozumienie, też bardzo niski poziom inwestycji chińskich w Polsce. A jeżeli już są jakieś, to są przejęcia, nie Greenfield, też są. Też tego dowodzi, że Chiny nie są opcją, przynajmniej nie na razie. Natomiast ja się zgodzę z... Bo
tutaj w pewnym sensie czasami nawiązujemy do siebie, czasami się nie zgadzamy, ale żeby nie wchodzić jeszcze w polemiki, to na razie się będę zgadzał. Więc a propos tego CNN-u, tak, mi się ta idea bardzo podoba. Jak bardzo nam szkodzi te funkcjonowanie w ciągłym konflikcie emocjonalnym, ideowym z Rosją, to pokazuje, można na te przykłady mnożyć, nie? Natomiast miejmy świadomość tego, jak jest ogromne oddziaływanie machiny medialnej rosyjskiej na obszarze postradzieckim i nie mamy tam żadnych szans w konkurowaniu z narracją. Ja wcześniej powiedziałem to o tym, że nasi politycy dają świadectwo prawdzie i że to jest fundamentalne pomylenie porządków politycznego z naukowym czy aksjologicznym. Bo co z tego, że mamy rację? Tak? Co z tego, że mamy rację, że nam wbili nóż w plecy w 39? No co z tego, skoro oni mają media? Tak? Więc ja zakończę taką anegdotą. Pierwszy raz byłem w Kazachstanie w 2016 roku, jechałem tam z Chin, z Xinjiangu i starałem się tam o wizę, jeszcze wtedy były wizy, tam pół roku później znieśli. W Urumqi to jest okropne miejsce, pod wieloma względami. No i tam to niełatwo było dostać tą wizę w tym konsulacie. Jak tam w końcu dotarłem do tego konsulatu, tam do odpowiedniego pomieszczenia, co stało się właściwie wyłącznie dzięki temu, że mówiłem po rosyjsku i byłem w stanie ominąć kolejki, bo w kolejce byłem 78 na wejściu. No jak już w końcu dotarłem do odpowiedniego urzędnika, to ten urzędnik, to jest naprawdę koniec świata Urumqi, tak? To w Chinach to jest naprawdę ciężka, ciężka prowincja. Ten urzędnik, taki 40, może 50-letni, jak spojrzał na mnie, pięknym rosyjskim powiedział tak. Są kraje na świecie, czy jest taka narracja na świecie, która o wszystko oskarża Rosję i Polska w niej przoduje. Tak, no i... Mamy też sukcesy. Proszę? No właśnie, właśnie, tak. O, że to zakończmy, tak. Pozostała część anegdoty to może na wieczór, tak. Natomiast to pokazuje, że ten akcent na takie emocjonalne kwestie ideowe, no on tylko szkodzi i to nam szkodzi przede wszystkim, nie Rosji. To nam szkodzi i powinniśmy trochę zejść na ziemię. Jeżeli marzymy o tym, żeby być mocarstwem, no zawsze marzyć można, ale to pomarzmy tak trochę po azjatycku dla naszych wnuków. Tak? Proponowałbym, tak? Albo prawnuków, tak? Za wcześnie na wyciąganie głów. Zanim przejdziemy do pytań ze strony publiczności, to faktycznie myślę, że byłoby rozsądnym, żebyście też mieli panowie możliwość odnieść się do wypowiedzi pozostałych panelistów. Wiem, że tutaj redaktor Bartłomiej Radziejewski się zgłaszał do głosu, więc jeśli pan tą chęć podtrzymuje, to bardzo proszę. Dziękuję. Kilka uwag polemicznych co do Trójmorza i jego funkcji w antyunijnej, tak, o której wspominał dr Sykulski, no to jednak warto powiedzieć, że Trójmorze jest inicjatywą wewnątrzunijną, tak, stricte wewnątrzunijną. Ona oczywiście nie może się nie podobać różnym krajom, zapewne szczególnie Francji się nie podoba to, że ileś tam pieniędzy i energii idzie nie na Afrykę Północną, Sahel, tylko na ten kierunek, ale to jest inicjatywa wewnątrzunijna. Absolutnie nie wolno jednocześnie mylić Trójmorza z Międzymorzem. To są zupełnie różne pojęcia Wielkiej Federacji Środkowoeuropejskiej, tak, a tutaj wewnątrzunijnego projektu polegającego na tym, żeby zbudować trochę infrastruktury w regionie. Problem z Trójmorzem jest moim zdaniem zasadniczy, jest inny, tak? Czyli tutaj dobrym odnośnikiem jest ta polityka pozostawania w cieniu, o której napomknął gdzieś na początku Michał Lubina. Chińczycy prowadzili, jak wiadomo, przez długo tak zwaną politykę pozostawania w cieniu, mając już wielkomocarstwowe i wręcz hegemoniczne ambicje, czy przynajmniej antyhegemoniczne, tak? W sensie w dążności do podważenia amerykańskiej hegemonii w Azji, to być może ważna dystynkcja, i ukrywały je, tak? Robiły za poczciwy kraj sympatycznych ludzi, którzy chcą budować, handlować, uczyć się, bardzo lubią białych ludzi z Zachodu i nie mają żadnych wrogich zamiarów i nagle bach, wszyscy są zaskoczeni, tak? A więc to pokazuje, jak podstępnie można
oszukiwać partnerów, tak, na arenie międzynarodowej. Świetny wzór do naśladowania dla kraju takiego jak Polska. Ja kiedyś zapytałem pewnego analityka okołorządowego, dlaczego my tak ostentacyjnie z tym Trójmorzem występujemy, bo przecież to jest dokładna odwrotność tego, tak? Nazywamy projekt tak, żeby się kojarzył z mocarstwowymi projektami przeszłości Polski. Rozgłaszamy go wszem i wobec, i wewnątrz, i na zewnątrz, jako coś, co bardzo silnie wzmacnia rolę międzynarodową Polski. Wszyscy zaczynają się niepokoić. Pamiętam, jak po szczycie Trójmorza, zaraz czy tam po zapowiedzi, został zorganizowany szczyt krajów południa, które potraktowały rzecz zgodnie z retoryką i stwierdziły, że trzeba jakoś odpowiedzieć. Tak? Zaraz Niemcy się zainteresowali, więc robimy dokładnie odwrotnie niż Chińczycy, budzimy niepokoje. No i po co? Pytam się tego analityka. Mówi, no masz rację, mówi, ale no to jest niezgodne z naszym temperamentem, bo my Słowianie jesteśmy, no nie umiemy tak jak Chińczycy. Można zaakceptować taką odpowiedź, no a można z nią też polemizować. Ja bym namawiał, żeby prowadzić jednak politykę bardziej podstępną, przemyślaną, wyrafinowaną i bardziej ukrywającą nasze zamiary, zwłaszcza, że to Trójmorze, no to jest inicjatywa, którą ja ze wszechmiar powpieram w jej esencji, tak? Znaczy skomunikowanie północ-południe lepsze naszego regionu, zwiększenie, stworzenie forum konsultacyjnego, to są wszystko cenne rzeczy, które ta inicjatywa robi, to tylko naprawdę dobrze by było to robić po prostu ciszej i efektywniej. Pan doktor Sykulski wspominał też o tej wojnie nowej generacji, to się wiąże z wątkiem rosyjskim, gdzie tutaj z obydwoma rozmówcami chętnie bym troszkę się nie zgodził. Może zacznijmy od Rosji, tak? Albo nie, zacznijmy od tej wojny nowej generacji, bo doktor Sykulski tutaj wygłosił tezę, która może zostać zrozumiana w duchu, w którym często występuje w naszych czasach, czyli że te wszystkie czołgi, rakiety i okręty to już przeszłość, a teraz wojny się będą toczyć informatycy zza komputerów i tym podobne zjawiska, tak? No, tylko to trzeba jednak ująć we właściwych ramach, bo jest i tak, i nie. Tak? Rola tych tradycyjnych, kinetycznych form agresji i obrony spada rzeczywiście względnie, ale to nie znaczy, że one przestają istnieć. Tak? Też jest tak, że serwery gdzieś się mieszczą, tak? Że ci żołnierze, którymi stają się wszyscy w sytuacji takiego konfliktu, lub prawie wszyscy, też gdzieś są, więc to nie jest tak, że to likwiduje geografię, znosi geopolitykę, to nie w ten sposób działa, tak? Natomiast te rzeczywistości po prostu funkcjonują równolegle. No i kraj, który by postawił wyłącznie na potencjał nowej generacji, grozi mu to, że zostanie zaatakowany czołgami i po prostu zniszczony w sensie militarnym w ciągu kilku dni. Wspomnijmy rok 2008, tak? Wspomnijmy też jakoś rok 2014. W 2008 roku, czy mając już przecież bardzo rozwinięte środki do prowadzenia wojny nowej generacji, jak zaatakowali Gruzję Rosjanie? No czołgami przede wszystkim jednak i tak dalej, i tak dalej. Z tym się wiąże to, co Michał Lubina mówił o Rosji, z czym się częściowo zgadzam, częściowo nie. To znaczy myślę, że warto zaznaczyć, że niedobrze byłoby jednak zbagatelizować Rosję i zagrożenie, jakie ona stanowi dla Polski. Tak? Problematyka napięć polsko-rosyjskich ma w dużej mierze charakter strukturalny i głęboko historyczny. Tak? To długo by o tym mówić, można by zrobić osobną konferencję. Natomiast no, my jako obywatele III Rzeczpospolitej jesteśmy w pewnym sensie dziećmi Jałty i dziećmi Stalina cały czas, tak? To o tym się też w Polsce zadziwiająco mało mówi. To znaczy takie przesunięcie granic, jakie miało miejsce wtedy, sprawiło, że jak mówimy o pomoście bałtycko-czarnomorskim, to najkrótsza linia łącząca Morze Czarne z Morzem Bałtyckim biegnie mniej więcej od Królewca do Odessy, tak? I w większości poza granicami Polski, a więc przez dwa miasta poza granicami Polski i w dużej mierze poza granicami Polski cała ta linia biegnie. No to oznacza, że Polska została, krótko mówiąc, zepchnięta z głównej osi pomostu bałtycko-czarnomorskiego w wyniku tej zmiany geopolitycznej. No i pytanie, co z tym robi? Więc jeżeli mówimy o jakiejkolwiek roli na tym pomoście, tak, no to musimy to pamiętać, że dopiero włączenie w układankę Białorusi i Ukrainy
umożliwia poważną rozmowę o tym. No i gdzie dzisiaj są pod tym względem Białoruś i Ukraina, tak? W wyniku tutaj bardzo się zgadzam, podobnie zresztą mówiłem ileś razy z uwagami doktora Sykulskiego co do polskiej polityki wschodniej, absolutnie iluzorycznej, pozornej, nieskutecznej, wręcz wpychającej Białoruś w ramiona Rosji, no to dzisiaj my na Białorusi mamy bardzo minimalne pole manewru i ona jest bardzo głęboko związana z Rosją. Ukraina jest w innej sytuacji, ale też polskie możliwości podejmowania jakiejkolwiek gry wspólnie z Ukrainą no są znikome. Więc o tym trzeba pamiętać. No i w tym kontekście Rosja jawi się jednak jako kraj, który jest bardzo poważnym wyzwaniem. Tak? To znaczy z jednej strony obwód kaliningradzki, bezpośrednio graniczący z Polską, z ogromnym potencjałem nuklearnym, potworny problem strategiczny, też pochodzący jeszcze z Jałty. Z drugiej strony silna obecność na Białorusi, z trzeciej problemy z Ukrainą. No i z czwartej sama konstelacja geopolityczna, w której jesteśmy zmarginalizowani na pomoście bałtycko-czarnomorskim. No i z piątej można powiedzieć wciąż przecież mimo słabej gospodarki, zacofania i tak dalej, problemów demograficznych i tysiąca innych, duży potencjał wojskowy i w ogóle polityczny Rosji. A więc w tym kontekście Rosji nie warto lekceważyć, ale jednocześnie w pełni się zgadzam z tym, jak nieskuteczna jest nasza polityka. No, nasza polityka to jest w dużej mierze po raz kolejny, to jest już tradycja w Polsce, mylenie interesu narodowego z interesem światowym. Tak? To znaczy, co my robimy wobec Rosji? Doktor Sykulski słusznie wytykał tę hipokryzję, bo na poziomie retorycznym jesteśmy bardzo silnie antyrosyjskim krajem, który jednocześnie przedstawia ten kraj jako wcielenie zła, a jednocześnie robi z Rosją coraz więcej interesów. No to jak to jest, tak? No my robimy po prostu w dużej mierze za kraj, który pełni rolę takiego retorycznego przeciwnika. Tak? Jesteśmy krajem, który ciągle mówi o tym, jaka Rosja jest zła, który ciągle stara się blokować różne rzeczy, jeżeli chodzi o Rosję, ale który nie jest w stanie odegrać samodzielnej roli. No to jest rola pomocnicza, nie samodzielna. No i to jest problem, który domagałby się osobnej rozmowy. Tu stawiamy kropkę pod wpływem karcących uwag prowadzącego i może... Tak, bo chciałem jeszcze zapytać, czy któryś z panów chciałby z takiej możliwości głosu wolnego skorzystać. Jeśli mogę, króciutko. Prosiłbym krótko, żebyśmy jeszcze mieli chwilę na pytania. Szanowni Państwo, oczywiście Trójmorze jest inicjatywą stworzoną w ramach Unii Europejskiej przez Polskę i Chorwację. Tego absolutnie nikt nie kwestionuje. Natomiast skrócenie tej formuły z 16+1, bo pamiętamy, że jakby ta inicjatywa rozpoczęła się na kanwie chińskiej propozycji jednego pasa, jednej drogi i ta formuła współpracy państw pomostu bałtycko-adriatyckiego i czarnomorskiego to była najpierw formuła 16+1, następnie ograniczona do formuły 12+1, gdzie takim patronem, można powiedzieć ojcem chrzestnym, akuszerem tej inicjatywy są Stany Zjednoczone. No i nie sposób tutaj się nie zgodzić z panem redaktorem Radziejewskim, że przyjęcie takiej retoryki, czyli odwoływanie się gdzieś tam w sentymentach do Międzymorza. Bardzo często polscy decydenci jednym tchem mówią o Trójmorzu, Międzymorzu kompletnie arefleksyjnie, nie rozumiejąc, że jest fundamentalna różnica między jedną a drugą koncepcją, tak naprawdę wpycha od razu ten projekt, słuszny w swoim założeniu, ponieważ integrującym gospodarczo tę przestrzeń, na pole konfrontacyjne. No wystarczy wspomnieć, jak się skończyła inicjatywa środkowoeuropejska, wcześniej pentagonale i heksagonale w tej części Europy. Zostały zdominowane, czy też rozbite, zawłaszczone te inicjatywy przez Niemcy. Szanowni Państwo, i tutaj dostrzegam problem. To znaczy, jeżeli powstała inicjatywa 12+1, nazywana inicjatywą Trójmorza i ona gdzieś się sytuuje w tej narracji amerykańskich specjalistów, takich jak George Friedman, który kilka lat temu w Chicagowskiej Radzie Spraw Globalnych mówił, że Stanom Zjednoczonym potrzebny jest, cytuję, kordon sanitarny między Niemcami a Rosją i mamy do czynienia z powołaniem takiej inicjatywy, która odwołuje się do czynników geopolitycznych, a nie geoekonomicznych, no to trudno się nie dziwić, że jest odbierana jako zagrożenie i w Niemczech, i w Federacji Rosyjskiej. Druga sprawa, bardzo krótko. Źle zostałem zrozumiany przez pana redaktora, jeśli chodzi o wojnę nowej generacji. Jestem jedną z ostatnich osób na tej sali, która kwestionowałaby wymiar przestrzenny polityki, w tym jej geograficzny wymiar. Natomiast chodzi mi o jedną rzecz. Jeżeli chcemy być aktywnym graczem i decydujemy się na politykę konfrontacyjną, na politykę quasi-mocarstwa i idziemy na zderzenie
z Federacją Rosyjską, to pierwszą podstawową rzeczą, jaką powinniśmy zrobić jako odpowiedzialni politycy, część kręgów intelektualnych, jest zapewnić normalne funkcjonowanie ludności cywilnej, ponieważ wojna nowej generacji polega, szanowni państwo, na tym, że nie będzie tak, nie byłoby takich powtórek z Powstania Warszawskiego, jakie znamy z dokumentów, jakie znamy z opracowań historycznych. To znaczy, jeżeli zaczęłyby ginąć dzieci, jeżeli ludność cywilna zaczęłaby ginąć, to nie będzie to w pewnej bańce informacyjnej, tylko generalnie ta informacja będzie się bardzo szybko rozprzestrzeniać. To grozi to, że w dobie społeczeństwa konsumpcyjnego społeczeństwo wystąpi przeciwko własnym władzom. Proszę zobaczyć na badania socjologiczne, chociażby te robione w Akademii Wojsk Lądowych, jak zmienia się stosunek podchorążych w stosunku do podwładnych. Tak? W ciągu kilku lat edukacji o 25% maleje zaufanie do przełożonych, lojalność do przełożonych, o 35% szacunek wobec tradycji, do symboli narodowych. Co by się stało, gdybyśmy mieli do czynienia z wojną? Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy państwo wiecie, gdzie w waszym najbliższym otoczeniu jest schron, zwykły schron przeciwbombowy? Czy znacie państwo sygnały alarmowe? Co byście zrobili, gdyby zabrakło dzisiaj wody pitnej? Ile dni byście przeżyli? Wasze gospodarstwa domowe, ile państwa do gospodarstwa domowe by przeżyły? To są realne pytania. I proszę mi wierzyć, że oczywiście liczba czołgów, samolotów, to jest wszystko bardzo istotne, ale bardzo istotne jest to, gdzie państwo macie schrony, ile jest, gdzie są lekarstwa na czas zagrożenia, wojny, jak wygląda system obrony cywilnej, a ten, szanowni państwo, już kończę, od 2012 roku, czyli od raportu Najwyższej Izby Kontroli, który jest dostępny w internecie, bardzo państwu polecam, jak funkcjonuje system obrony cywilnej, a właściwie jak nie funkcjonuje, nic się nie zmieniło. Sytuacja jest dramatyczna, szanowni państwo. 29% szefów obrony cywilnej od szczebla gminnego po wojewódzki w ogóle nie sformowała formacji obrony cywilnej. 71% struktur obrony cywilnej ma nieaktualne bądź nieodpowiadające standardom programy obrony cywilnej na wypadek zagrożenia wojennego. To o czym my mówimy? O jakim możliwości projekcji siły, ekspandowaniu, zajmowaniu obwodu kaliningradzkiego, bo o tym się ostatnio w przestrzeni publicznej mówi jedna z neokonserwatywnych fundacji amerykańskich, zaczęła snuć takie wizje, że Polacy będą tutaj wspólnie z Amerykanami szturmować obwód kaliningradzki. To proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby rzeczywiście były uderzenia powietrzno-rakietowe na miasta Polski, jak wyglądałyby nastroje społeczne i czy nie zwróciłyby się przeciwko własnemu państwu. Po wojnie to ja już nie wiem, jak mam wzbudzić zainteresowanie teraz, więc to... Kaliningrad ewidentnie działa w dalszym ciągu. Tak, ale chciałem zwrócić uwagę, że kilka dni wcześniej o tym samym mówił na debacie ze mną Jacek Bartosiak, więc to było przed raportem jeszcze tej fundacji, więc tak. Natomiast nie bagatelizuję absolutnie Rosji. Jakbym bagatelizował Rosję, to bym nie poszedł na rosjoznawstwo i nie napisał doktoratu o Rosji, także to absolutnie tego nie bagatelizuję. Zagrożenia, okej. Co do tego strukturalnego, historycznego i że jesteśmy dziećmi Stalina. Proszę państwa, taki Singapur też został poczęty w wyniku gwałtu, tak? Brytyjczycy wyrwali, tak? Hongkong został poczęty w wyniku gwałtu, a jednak później jakoś skutecznie sobie działały, więc to pochodzenie to jeszcze nie determinuje, że dzisiaj Hongkong gorzej, ale przez lata jednak bardzo dobrze, więc to, że zostało w jakiś sposób stworzone, to jeszcze nie znaczy, że nie może z tego wyjść. Co do tych problemów strukturalnych i historycznych, mi się taka modlitwa przypomina, nie pamiętam, to jest jakiś psychologa jednego amerykańskiego, który powiedział, że Panie Boże, daj mi odwagę, by dokonywać rzeczy niemożliwych, cierpliwość, by dokonywać rzeczy możliwych i rozsądek, by odróżnić jedno od drugiego. No więc to ja myślę, że są rzeczy niemożliwe z Rosją, ale jest też dużo rzeczy możliwych i warto by nad tymi rzeczami możliwymi pracować. Z tym charakterem narodowym, no to zgadza się, mi się zawsze kojarzy Polska z Birmą, a nie wiem, Niemcy z Tajlandią. Możecie sobie państwo zobaczyć dzisiaj, który z nich jest bogatszy i skuteczniejszy i tak dalej. Więc to, że taki mamy charakter narodowy, no to nie znaczy, że nie możemy tego zmienić. No trzeba by popracować nad sobą, trochę tej hipokryzji nabrać, tej obłudy i tak dalej. To jednak wymaga tego funkcjonowania w świecie polityki. W ogóle siła hipokryzji, tak, to jest bardzo ważna umiejętność, której no nie posiadamy, tak, nad czym głęboko boleje w sferze publicznej. Bo to, co jest cnotą w sferze publicznej, jest wadą w sferze akademickiej i odwrotnie. Natomiast Koreańczycy z południa wiedzą, gdzie są schrony. Nawet bardzo dobrze.
mieszkają w Seulu, to bardzo dobrze wiedzą, gdzie są schrony. No i na końcu podsumowanie ode mnie. Machiavelli pisał o tym, że w dziejach krajów, regionów są zasadniczo dwa cykle. Jeden to jest cykl stały, w trakcie którego układ jest mniej więcej ustalony i w tym układzie niewiele można zmienić. Można oczywiście tam delikatnie trochę coś starać się, tak? Natomiast zasadniczo nie ma za bardzo na to większej możliwości i są okazjone, czyli niezwykłe momenty, które pozwalają na to, żeby niemożliwe stało się możliwe, które wywracają stolik. I moim zdaniem kluczowe jest rozumieć te dwie rzeczy. Czy teraz mamy okazjone? Absolutnie nie. Dalej mamy ten stary układ zastały. Oczywiście on kruszeje, on trzeszczy w szwach, ale jeszcze istnieje. I moim zdaniem jednak dalej racją stanu jest wyzyskiwać maksymalnie dużo z tego starego układu, a nie przyczyniać się do jego dalszego naruszania, dlatego że trzeba znowu mądrą chińską zasadę sformułowaną, już mniejsze z tym, w latach 20., mianowicie, żeby wycisnąć jak cytrynę, tak, żeby wyciskać jak cytrynę te soki z tego układu i czekać na okazjonę, ale ona jeszcze nie nastąpiła i założyć, że ona może nastąpić za naszych wnuków, a jeśli nie prawnuków. Dziękuję. Czas, żeby włączyć publiczność do dyskusji. Widzę uniesione ręce. Na pewno tylu pytań nie zdążymy zadać, więc będę musiał zdać się po prostu na zupełną losowość. Czy mamy mikrofon dodatkowy? Jeżeli nie, to ja się podzielę swoim. Odnoszę wrażenie, że pan pierwszy podniósł rękę, więc prosiłbym bardzo, żeby to były pytania, więc zdania zakończone pytajnikiem. Dobrze, dzień dobry, Gasiński Wojciech. Chciałbym się zapytać Państwa, ponieważ wspominaliście o trzech opcjach, w sensie tak geopolitycznych, amerykańskiej, europejskiej i rosyjskiej. Natomiast w kontekście wzrostu znaczenia Chin, czy myślicie Państwo, oczywiście nie w dniu dzisiejszym, ale w perspektywie powiedzmy 20 lat, czy nie pojawi się też opcja chińska? Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie bym w tej rundzie przyjął. Żeby było uczciwie, to z drugiej części sali. Piotr Rybowski, Łokik. Ja przede wszystkim chciałem do pana doktora Sykulskiego taką pytanie, że skoro Polska dla Rosji nie jest partnerem, czy należy zdaniem pana doktora rozumieć, że dla USA nim jesteśmy? To pytanie było krótkie, to może trzecie. Może jakaś kobieta dla równowagi? Nie widzę chętnych. To może pan. Dzień dobry, Krzysztof Filiczkowski, kanał Do Potęgi. Ja mam takie pytanie do wszystkich panów. Czy właśnie my nie za bardzo rozumiemy Rosję pod postacią militaryzmu, ponieważ Rosja bardzo dużo inwestycji geoekonomicznych teraz dokonuje i czy ten rozwój geoekonomiczny nasz nie powinien się przeciwstawiać wobec geoekonomii Rosji, która jak wiadomo w tym momencie od Arktyki aż do samego Wietnamu prowadzi różne badania, różne inwestycje i współpracuje z wieloma krajami właśnie na płaszczyźnie ekonomicznej, a nie na płaszczyźnie militarnej stricte. Dziękuję. Dziękuję. Doktor Sykulski był wywołany wprost, więc może od niego zaczniemy, a dalej jak panowie się poczuwają do odpowiedzi na zapytanie? Pytanie brzmiało, czy Polska jest partnerem dla Waszyngtonu. Polska jest junior partnerem, a używając słów nieżyjącego już pana profesora Zbigniewa Brzezińskiego, jest wasalem Stanów Zjednoczonych. Dziękuję. Mieliśmy pytanie o Chiny. Jak Judasz, nie? Czym jest prawda? Opcja chińska, moim zdaniem, opcja chińska jest bardzo wyraźnie powiązana z Rosją, ale to nie w takim rozumieniu, niekoniecznie antagonistycznym, ale trzeba mieć świadomość tego, że dla Chin Rosja zawsze będzie najważniejsza w tym regionie świata, czy w ogóle... Tak, w ogóle będzie najważniejsza z perspektywy Europy Wschodniej, czy Środkowo-Wschodniej, czy jakkolwiek ją nie nazwiemy, dlatego że z perspektywy chińskiej jest tak, że najbliższy wiek będzie wiekiem trudnej współpracy i rywalizacji. Proszę pamiętać, że Chińczycy nie myślą machiawelicznie myślą czasami, ale nie myślą manichejsko w kontekście relacji ze Stanami. To nie jest dobro albo zło. Chińska postawa jest zdecydowanie bardziej pomieszana, różne odmienie szarości i tak dalej, więc najbliższy wiek to będzie długi marsz. Xi Jinping powiedział swoim kadrom, że to będzie długi marsz, nowy długi marsz, tak? Wyraźne nawiązanie do lat 30. Nowy długi marsz kontaktów, znaczy współpracy, rywalizacji, jeszcze wielu innych rzeczy ze Stanami Zjednoczonymi i
do tego jest bardzo istotna Rosja Chinom, więc cokolwiek w naszej części świata nie będzie związane z Chinami, to będzie to zdecydowanie w cieniu Rosji i znowu, to będzie oczywiście zależało od tego, jakie będziemy mieli relacje z Rosją i tak dalej, natomiast opcja chińska nie jest opcją i nie będzie w najbliższym przyszłości opcją autonomiczną. Moim zdaniem, jeżeli mówimy o tak zwanej opcji chińskiej, musimy przyjąć jedną rzecz. W Polsce patrzymy na sojusze przez pryzmat konstruktywistyczny, czyli patrzymy przez pryzmat także uwzględniający wartości. My patrzymy na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi nie tylko przez pryzmat twardych interesów, ale przez pryzmat wartości. Natomiast wartość, szanowni państwo, wartości, aksjologia nie jest walutą w stosunkach międzynarodowych. Walutą jest siła. Po prostu jest realna siła militarna, gospodarcza, zdolność do soft power, ale siła. Chińczycy nie mają do zaoferowania takiej soft power, jaką mają Stany Zjednoczone. Natomiast niewątpliwie ja patrzę na zaangażowanie Chin w Eurazji bardziej pozytywnie niż negatywnie. To znaczy z punktu widzenia Pekinu drożność korytarzy transportowych jest kluczowa. Z naszego, czyli jakby Pax Sinica zakłada pokój na obszarze Eurazji, swobodną wymianę towarów, usług, przepływ ludzi. Z naszego punktu widzenia jest to korzystne, to znaczy byłoby wielce niekorzystne z punktu widzenia Pekinu, gdyby w Europie Środkowo-Wschodniej nastąpił jakiś większy konwencjonalny konflikt. I kończąc, ostatnia rzecz. Oczywiście jeśli chodzi o to traktowanie wasalne Stanów Zjednoczonych przez Polskę. Szanowni Państwo, odpowiedzmy sobie bardzo prosto na pytanie. Czy gdyby Stany Zjednoczone naprawdę chciały, to doprowadziłyby do zablokowania gazociągu Nord Stream? Moim zdaniem tak. I moim zdaniem to, że 17 września 2009 roku administracja Baracka Obamy wycofała się oficjalnie z planów rozmieszczenia elementów amerykańskiej tak zwanej tarczy antyrakietowej w Polsce i w Rumunii, pokazuje, że nie ma realnych planów uczynienia z Polski jakiegoś submocarstwa regionalnego, bo gdyby takie były, to nie powstałby ani Nord Stream, ani nie byłaby kończona budowa Nord Stream 2. Taka jest po prostu prawda. Czy doktor Radziejewski? To się zmienia w czasie. No właśnie, to słusznie państwo podnoszą, że Trump jednak dokonał zwrotu w stosunku do polityki Obamy i amerykańska obecność w Polsce została zwiększona. Ale... Dobra, pozwólmy panaliście się wypowiedzieć. Nie chcę na państwa pokrzykiwać, jakbyśmy byli w Izbie Gmin. Dobrze, wydaje mi się, przy głosie jest doktor Radziejewski. Bardzo proszę kontynuować. Mamy zupełnie różne odczucia co do tej debaty, bo wydaje mi się, że uczestniczę w sporej ilości takich i że tu wątek przyszłości jest godnie reprezentowany, a może nawet nadreprezentowany, ale przyjmuję postulat, że w ogóle nie należy mówić o przeszłości, tylko i wyłącznie o przyszłości. Być może to jest dla organizatorów inspiracja do następnej debaty, no właśnie stricte o scenariuszach przyszłości. Przede wszystkim ta opcja chińska to jest rzecz ciekawa i wydaje mi się, że tu warto trochę uzupełnić. Ja bym z Michałem Lubiną tu polemizował na gruncie samego Michała Lubiny, czyli jego książki Niedźwiedź w cieniu smoka, bo... Mao się nie zgadali, nie zgadzali cytując Mao, tak? Zależało heterodoksja od ilości. Lubinizmu jakaś tu chyba miała lekko miejsce, ponieważ książka Niedźwiedź w cieniu smoka odwrotnie zgoła ustawiała perspektywę, niż w tej chwili zrobił to doktor Lubina w swojej wypowiedzi, mówiąc o tym, o Chinach w cieniu Rosji. Rosja jest w cieniu Chin, prawda? A więc raczej mówimy o tym, że to na Rosję trzeba patrzeć przez pryzmat interesów chińskich, niż odwrotnie, tak? Oczywiście jest w tym głęboka racja, że zarazem, że Chiny wchodząc w jakikolwiek sposób do Europy Środkowo-Wschodniej będą fundamentalnie kalkulować w tym wszystkim rolę Rosji, interes rosyjski, bo ona jest zbyt ważna. No tylko pytanie jak, no bo to może brzmieć tak, że to można rozumieć tak, że jeśli to ma miejsce, no to nic, co będzie niekorzystne dla Rosji nie nastąpi, tak? Takie rozumienie byłoby błędne raczej, tak? To znaczy to jest też coś, co świetnie w tej samej książce, Michale, opisywałeś, czyli to, jak Chińczycy efektywnie przekształcają Rosję w kolonię, czy neokolonię tranzytowo-surowcową, w kraj de facto wasalny coraz bardziej, z dużym pytaniem o
w ogóle suwerenność decyzyjną znacznej części rosyjskiej elity, tak? Korumpowanej intensywnie i na różne sposoby obłaskawianej, starożytną metodą obłaskawiania barbarzyńców przez cesarzy czy konfucjańskie elity chińskie na nowo. A więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, sama opcja chińska. Dla Polski nie, tak? Albo zasadniczo nie, ale weźmy pod uwagę na przykład Węgry, tak? Czy Chiny są opcją dla Węgier? Węgry zostały największym konsumentem chińskich inwestycji w regionie, tak? Do 2015 roku konsumowały 80% inwestycji chińskich w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, które słusznie w porównaniu do Europy Zachodniej nie są wielkie, ale jak na tak niewielki kraj to jest dużo. No i Węgry zostały, można powiedzieć, koniem trojańskim Chin w Unii Europejskiej, blokując wszelkie antychińskie inicjatywy tam, gdzie mogły to robić i występując zgodnie z chińskimi interesami. No więc to jest konkretny przykład tego konkretnego wejścia Chin konkretnie do naszego regionu, który jest bardzo interesującym studium. Tak? Znaczy, nie zdążymy z tym, ale no, ja uważam, że to jest co najmniej ambiwalentne, jeśli nie wyraźnie niekorzystne, to w jaki sposób Chiny zbudowały te relacje z Chinami, ale no, to tak tytułem polemiki, że tych Chin nie ma w naszym regionie. Tak? No, można to jeszcze rozszerzyć i zastanowić się, co to w ogóle znaczy opcja chińska, tak? W związku też z tym konfucjańskim rozmyciem pojęć, odcieniami szarości i niebinarnym, tak? Niebinarnym, niemanichejskim myśleniem. Zwróćmy uwagę, co się w tej chwili dzieje. Amerykanie apelują do sojuszników na całym świecie o lojalność sojuszniczą, bojąc się, że jej nie okażą w chwili próby konfrontacji z Chinami, tak? I ci sojusznicy mówią, tak, tak, jesteśmy z wami, oczywiście jesteśmy sojusznikami. No tylko potem na przykład wiceprezydent Pence, Mike Pompeo mówią wielokrotnie, że nowy jedwabny szlak i chińskie 5G to są drapieżcze wrogie wobec hegemonii Stanów Zjednoczonych i wobec jedności Zachodu, inicjatywy, w których nie należy wchodzić. I chwilę potem ma miejsce szczyt Unia-Rosja, w którego konkluzji jest dokładnie zapisane, że Unia będzie kontynuować rozwój z Chinami współpracy w dziedzinie 5G i nowego jedwabnego szlaku. No i to nasuwa pytanie o dynamikę w ogóle tej gry, sposób chińskiego rozumowania i to, czy to nie jest nowa, wymykająca się naszym kategoriom myślowym forma ekspansjonizmu, który znowuż bardzo sprytnie rozspójnia Zachód i podważa jego jedność. No i w tym sensie też należałoby zadać sobie pytanie, jak mówimy o opcji chińskiej, czym jest na przykład 5G, tak? Przecież my mamy już, mówimy, że będziemy tutaj z Ameryką, a mamy już znaczną część infrastruktury zbudowanej przez Chińczyków. I co mamy teraz z nią w ogóle zrobić? Przez lata było zresztą tak, że oni oferowali dużo niższe ceny i nikt nie zgłaszał zastrzeżeń. I teraz co, wyrywać tę infrastrukturę, zastępować inną? Wydaje się to niezmiernie trudne. Może to nastąpi, ale wydaje się to niezmiernie trudne. No w każdym razie Chińczycy na różne sposoby są tutaj, tak? I będą, i ta obecność będzie rosła. To chciałem powiedzieć, żebyśmy znowuż nie bagatelizowali pewnych ważnych zjawisk. Dobra, ja bardzo krótko odpowiem na te zarzuty. Przede wszystkim, a nawet jeden wcześniejszy, że nie mówimy o przyszłości. No to ja przed chwilą mówiłem, że Xi powiedział, że przez najbliższe 100 lat będzie długi marsz ze Stanami, więc to chyba nie był do mnie zarzut. Natomiast odpowiadając na zarzut wobec, że co innego głosiłem w książce, otóż nie ma tutaj sprzeczności, dlatego że ponownie Mao mówił, że są sprzeczności antagonistyczne i nieantagonistyczne. I tu jest ewidentnie sprzeczność nieantagonistyczna, dlatego że to, że w skali globalnej... Oponował dialektykę. Dlatego, że w skali globalnej bez wątpienia niedźwiedź jest w cieniu smoka i Rosja jest młodszym partnerem Chin, chociaż Rosjanie wymyślili, że są starszą siostrą. Tak, to jest bardzo ładny taki wątek, jakby tą rzeczywistość zakrzywić. Natomiast w skali regionalnej jest odwrotnie. No to jest poziom analizy. Mamy poziom globalny i poziom regionalny. Ten region nie jest szczególnie istotny dla Chin. I w tym regionie on schodzi, jakby obecność chińska tutaj schodzi wobec na dalszy plan wobec innych priorytetów, więc po co Chińczycy mają tutaj drażnić Rosjan? Zresztą Chińczycy mają jakby współpracując z Rosjanami, mają prostą zasadę nie przekraczania pewnych czerwonych linii.
I dla Rosji gospodarka nie jest, to nie są te linie, tak? To tymi liniami jest polityka i bezpieczeństwo. To bardzo dobrze widać w Azji Środkowej, gdzie tyle się gadało, że będzie nowa wielka gra, nie ma żadnej wielkiej gry, dogadali się i jest podział pracy między Chinami a Rosją, no i ten układ odpowiada Rosji, tak, więc oczywiście Chinom też, więc w tym sensie w Europie Środkowo-Wschodniej jakby ona jest w cieniu Rosji, że ona podlega dużo ważniejszym, z punktu widzenia Chin, dużo ważniejsza jest globalna rozgrywka i rola jej Rosji niż jakieś tam regionalne rzeczy tutaj, także w ten sposób i oddaję głos dziękując. Z pozostałymi się zgadzam zasadniczo elementami, które podjąłeś, więc nie ma co za bardzo. Bardzo krótko, no, szanowni państwo, mówimy cały czas o teraźniejszości. Jeżeli posługujemy się tutaj jakimiś przykładami sprzed kilku czy kilkunastu lat, to widzimy ciągłość pewnych procesów. No, Nord Stream jest na ukończeniu tak naprawdę. Ostatni bastion, jakim był sprzeciw Danii, został ominięty i tak naprawdę, jeżeli przywołamy chociażby takie wypowiedzi jak generała Bena Hodgesa, który mówi o tym, że na terytorium Polski stałej dywizji bojowej amerykańskiej nie będzie, ponieważ Stany Zjednoczone nie będą sobie wiązały rąk, mówiąc tak przysłowiowo, tym, ponieważ mają inne strategiczne wyzwania związane z ich wysuniętą obecnością w Eurazji, no to widzimy pewne procesy, ciągłość tych procesów. Poza tym w dobrej chińskiej tradycji zdaje się, że to Zhou Enlai, zapytany o to, co sądzi o rewolucji francuskiej, powiedział za wcześnie, żeby oceniać. Patrzę jeszcze w stronę organizatorów, czy możemy przedłużyć o jedno pytanie? Tak? Patrzę, kto się tutaj zgłaszał historycznie wcześniej. Mam wrażenie, że pan, więc musiałem kogoś wybrać. Chciałem wrócić jeszcze tutaj do ostatniej wypowiedzi pana doktora Sokulskiego. To, że nie będzie, później zadam pytanie oczywiście, to, że nie będzie stałych baz amerykańskich w Polsce, to były traktaty natowskie, prawda, a to ich zobowiązuje do tego, że nie mogą utworzyć stałych baz tylko ruchome, tak zwane, prawda. A teraz wracając do Chin. Czy słyszał pan o doktrynie chińskiego przywódcy, czyli Xi Jinpinga, komunistycznych Chin, doktryna, która brzmi: zniszczymy świat zachodni, wprowadzając wszędzie komunizm, właśnie tymi metodami, którymi dzisiaj działają. Ostatnim takim przykładem, można powiedzieć tak namacalnym dowodem na to jest ujawnienie się szpiega chińskiego, agentury chińskiej, służb specjalnych w Australii. On dokładnie mówi o tym, jak Chińczycy działają na świecie. Czy nie widzicie państwo i pan, panie doktorze, zagrożenia z tej strony? Bo to jest bardzo poważna sprawa. Zagrożenie chińskie. Króciutko. Pierwsza sprawa, jeśli chodzi o traktaty międzynarodowe. Szanowni państwo, ja oczywiście bardzo szanuję prawo międzynarodowe, natomiast jako historyk znam więcej przykładów ich niedotrzymywania w historii niż dotrzymywania. I byłbym bardzo, bardzo ostrożny w poleganiu tylko i wyłącznie na gwarancjach bezpieczeństwa zawartych na papierze. Oczywiście nie porównuję w sensie prawnym memorandum do traktatu, ale od razu przypomniało mi się, kiedy pan zadawał to pytanie, memorandum budapesztańskie z końca 1994 roku, na mocy którego Ukraina zrzekła się broni jądrowej w zamian za gwarancję suwerenności, niepodzielności terytorialnej swojego kraju. Jednym z takich gwarantów tego bezpieczeństwa były Stany Zjednoczone. 20 lat później, w lutym 2014 roku, widzieliśmy, ile ten dokument był tak naprawdę wart. Natomiast czy nie dostrzegam zagrożenia chińskiego? Oczywiście, że dostrzegam. Tylko musimy wiedzieć, że dzisiejsza ekspansja chińska jest związana z ich... To łatwość, z jaką wchodzą na przykład do Afryki, jest związana z tym, że nie mieszają się wewnętrzne sprawy, czyli nie narzucają żadnej matrycy ideologicznej, żadnej matrycy kulturowej. To jest z jednej strony siła chińska, z drugiej strony słabość. Powiedział pan o komunizmie. No, pytanie, czy Chiny dzisiaj są państwem komunistycznym? Myślę, że mogę tutaj oddać głos panu doktorowi Lubinie, żeby rozwinął kwestię chociażby tego szpiega, który ostatnio został ogłoszony, jego tutaj informacji, które przekazał w Australii. Natomiast, wie pan, to jest pytanie, ja uważam, że wiek XXI jest wiekiem nowych totalitaryzmów. Jest wiekiem nowych totalitaryzmów i system kontroli społecznej, system kredytu społecznego, który jest wprowadzany w Chinach, jest bardzo niebezpiecznym trendem, ale który również ma swoje odpowiedniki w innych państwach. Pamiętajmy, że jest to jeden z produktów eksportowych Chin dzisiaj, czyli system totalnej kontroli społecznej. I to jest jedno z niebezpieczeństw i nie wiązałbym tego ściśle z, powiedzmy, ideologią marksistowską.
Okej, ponieważ... Panie doktorze, nie zgodzę się z panem, to chodzi o wpływ na kraje, do których wchodzą Chińczycy. Właśnie wpływają przez inwestycje, zadłużając te państwa, a później muszą niestety jeść z ręki albo tańczyć, tak jak im zagrają. Okej, bo ja bym chciał o tym szpiegu powiedzieć, stanowisko mnie wywołano, jest jasne. Bo nie do mnie było pytanie, ale pan doktor mi udzielił głosu, więc ja tylko chciałem powiedzieć, że ten szpieg prawdopodobnie nie mówi po angielsku, tak, więc został złapany w Australii, ma 20 kilka lat i udzielał wywiadu po chińsku, więc jest poważne podejrzenie, czy on mówi po angielsku, tak, to a propos tego, jak bardzo poważna jest to sprawa, tak, więc natomiast co do tego, czy Chiny są komunistyczne, czy nie, są totalitarne, to myślę, że warto zareklamować debatę, którą Nowa Konfederacja zorganizowała niecały miesiąc temu. Bogdan Góralczyk versus Ośrodek Studiów Wschodnich, Jakub Jakubowski i Michał Bogusz, Katarzyna Golik prowadziła. To było, dokładnie było, chodziło o raport OSW, który bazował na nowej formie marksizmu w Chinach i pojedynkowali się na gruncie Nowej Konfederacji właśnie profesor Góralczyk, który mówił, że bardziej konfucjańskie, bardziej tradycyjne, bardziej zbiorowy cesarz i koledzy z OSW, którzy podkreślali bardziej te wątki komunistyczne. Także myślę, że wszystkim zainteresowanym na to pytanie ta debata pomoże odpowiedzieć na to pytanie. Co do takiego globalnego patrzenia, że Chiny chcą zawojować i tak dalej, to jest zasadniczo amerykańska narracja, myślenie amerykańskie. Owszem, Chiny będą pragnęły zawojować świat, ale za kilka wieków, stopniowo. Na razie jeszcze nie. Może jeszcze ode mnie dwa zdania o tym zagrożeniu chińskim i w tym chińskim komunizmem. No jednak właśnie, Michał rozwinął już obszernie dosyć te kwestie z odesłaniami, więc nie ma sensu się specjalnie rozwodzić, ale zwróćmy uwagę na to, że po pierwsze, komunizm chiński dzisiaj to pełni funkcję wyłącznie wewnętrzną, tak? On nie jest eksportowany. W tym sensie trzeba zasadniczo rozróżniać komunizm sowiecki od komunizmu chińskiego, gdzie była globalna, uniwersalistyczna ideologia z aspiracjami do światowej rewolucji komunistycznej i eksport tej ideologii i ustroju do innych krajów z dzisiejszymi Chinami, które używają komunizmu na użytek wewnętrzny. Po drugie, używają go na użytek wewnętrzny też w sposób bardzo specyficzny, tak, mieszając właśnie z wieloma innymi wątkami. I tutaj, co warto jeszcze może dodać, co też tylko na tej, uważam, arcyciekawej debacie profesora Góralczyka z ekspertami Ośrodka Studiów Wschodnich zaledwie zostało zasygnalizowane, to nacjonalizm, tak? Nacjonalizm jest czymś, co bardzo silnie dzisiaj, czy wręcz szowinizm określa to, jak funkcjonują Chiny, a więc bez zrozumienia tego specyficznego miksu, ze szczególnym uwzględnieniem chińskiego nacjonalizmu, no to wydaje mi się, że w ogóle nie sposób zrozumieć Chin i chińskiej, co za tym idzie, polityki. Natomiast czy Chiny są zagrożeniem? No o tym, że Chiny są zagrożeniem, to my piszemy w Nowej Konfederacji i jeszcze wcześniej w kwartalniku Rzeczy Wspólne od 7-8 lat. Oczywiście, że Chiny są ogromnym zagrożeniem. To zagrożenie polega na tym, nie na tym, że one są złe, tak, że są jakimś demonem, że chcą nas inwigilować, czy zepchnąć do roli pariasów światowych. Problem polega na tym, że one rozsadzają po prostu świat swoim ogromem i swoim bogactwem, swoją liczebnością, swoją skalą, swoją rosnącą potęgą. Tak? Rozsadzają świat, który znamy i w którym dobrze się mamy. I to jest podstawowy problem, a nie jakiś chiński komunizm. No i oczywiście w tym kontekście, no tu można długo by mówić na osobną konferencję, tak? No, 5G i cały problem zaawansowanych technologii o źródle w Chinach. No w Polsce na przykład można spotkać ludzi, którzy używają aplikacji TikTok albo ich dzieci używają i w ogóle nie wiedzą, że ona jest chińskiej produkcji. Tak? Coraz więcej tego typu przykładów. No to jest wielkie wyzwanie z dziedziny bezpieczeństwa informacji, danych osobowych i tak dalej, i chińska penetracja informacyjna i wszelaka inna jest absolutnie poważnym wyzwaniem, ale no w tym nie ma nic dziwnego, jeśli się weźmie pod uwagę podstawowy fakt, który jest w jakiś też zadziwiający sposób ciągle w Polsce negowany, czyli Chiny są po prostu już od iluś lat
supermocarstwem, a w każdym razie wielkim mocarstwem, można się pospierać o definicję, ale to chyba niewiele wnosi. No są drugą potęgą, niektórzy twierdzą, że nawet już pierwszą, jeżeli zsumować różne czynniki na świecie. No więc nie ma nic dziwnego, że inwigilują, wchodzą we wszystkie zakątki świata, we wszystkie, zwłaszcza ważne zakątki świata, my jesteśmy ważnym zakątkiem świata, no więc nie ominie nas to wyzwanie, nie ominie nas odpowiedzialność, tak jak nie ominie nas odpowiedzialność zapewnienia sobie bezpieczeństwa w ten czy inny sposób i rozwiązywania podstawowych problemów politycznych, tak i nie ominie nas wyzwanie zmierzenia się z tym problemem. Proszę Państwa, myślę, że jest pouczającym, że zaczęliśmy od tradycyjnych problemów niemiecko-rosyjskich, a skończyliśmy na zagrożeniu chińskim, a więc odwołując się do hasła jednego z naszych mężów stanu, wybraliśmy przyszłość. Chętnie przyjąłbym więcej pytań, ale jest też moim zadaniem dbać o czas i zostawić chociaż kawałek przerwy obiadowej przed kolejnymi panelami, zatem na tym etapie mogę już tylko Państwa poprosić o oklaski dla panelistów.